Dzień dobry, szanowni państwo. Proszę o zajmowanie miejsc. Witam jeszcze raz serdecznie obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, państwa radnych, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli kaliskich mediów, a także witam szczególnie studentów Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, którzy dzisiaj przypatrują się obradom sesji Rady Miasta Kalisza. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Widzę niektórych państwa radnych na sali, ale nie widzę jeszcze potwierdzenia kworum. Aha, rozumiem, tu jeszcze się ładuje. Możemy dać się dodać? Nie możemy. Przeczekamy problemy techniczne. Wiem, że państwo są dzisiaj wszyscy, ale jeszcze mamy dwa. Okej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 62. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego pana Eskana Darwicha. Otrzymaliście państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 62. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 16 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 17 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, przekazanego państwu 28 marca. Oraz 18 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności, przekazanego w dniu dzisiejszym. Ponadto 23 marca do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło sprawozdanie Kaliskiej Rady Seniorów z działalności za 2022 rok, autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043. 28 marca wpłynęła autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043. Natomiast 24 marca wpłynęło pismo prezydenta miasta Kalisza z prośbą o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazw dla rond na terenie miasta Kalisza. Proszę zatem państwa o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 arabskiego znajdującego się w punkcie 5 rzymskim projektu uchwały w sprawie nadania nazw dla rond na terenie miasta Kalisza. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o tajlet trzecie, znajdujący się w punkcie 7. Przyjęcie sprawozdania Kaliskiej Rady Seniorów za działalność za 2022 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 i 7 dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5, czyli dopisanie po punkcie 16 arabskim punktów od 17 do 18 oraz w punkcie 7, czyli dopisanie tajlet trzeciego. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 61. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 61. sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej, strony 1-6 materiałów sesyjnych. Celem zmiany planu jest zmiana jego ustaleń, które umożliwią rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych, o mocy zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Długiej i Szerokiej nie wymaga zmiany załącznika graficznego. Wprowadzona zmiana planu nie ma wpływu na budżet gminy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 2. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przez miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z powiatu kaliskiego, strony 7-8 materiałów sesyjnych. W myśl zapisów ustawy o samorządzie gminnym, gmina może podejmować uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadania publiczne z zakresu oświaty. Miasto Kalisz przyjmuje do realizacji zadania z powiatu kaliskiego związane z udzielaniem przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nr 1 funkcjonującą na terenie miasta Kalisza specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem, prosiłbym Państwa o ciszę, w tym z zespołem Aspergera, ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół i placówek mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, strony 9-10 materiałów sesyjnych. W 2005 roku Rada Miejska Kalisza w celu uhonorowania wielkiego Polaka i przyjaciela wszystkich ludzi podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. Proponowane zmiany mają dostosować uchwałę do przepisów ustawy o systemie oświaty,
pozostałe zmiany dostosowują i doprecyzowują, przepraszam, zapisy regulaminu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza, strony 11-13 materiałów sesyjnych. Prezydent miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej własność miasta Kalisza. Droga ta powstała w wyniku podziału nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Kątnej 6. Rada Osiedla Chmielnik zaproponowała dla tej drogi nazwę ulica Sławomira Czerwińskiego. Właściciel drogi wyraził niezbędną zgodę. Nowa droga wewnętrzna położona jest na terenie obrębu Chmielnik, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca oraz tereny rolnicze. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Szlak Bursztynowy, strony 14-16 materiałów sesyjnych. Prezydent miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy budowanej drodze publicznej na terenie osiedla Tyniec. Nowo powstająca droga będzie łączyć istniejącą ulicę Szlak Bursztynowy od skrzyżowania z ulicą Łódzką do nowo budowanego ronda na ulicy Żwirki i Wigury. Prezydent miasta Kalisza zaproponował przedłużenie zasięgu istniejącej ulicy Szlak Bursztynowy, nawiązując do lokalizacji oraz przebiegu budowanej drogi. Rada Osiedla Tyniec zaakceptowała proponowaną nazwę. Proponowaną nazwę oraz projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony, strony 22-23 materiałów sesyjnych. W świetle ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad m.in. wynajmowania nieruchomości na czas nieoznaczony zastrzeżone zostało do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie miasta Kalisza na prawach powiatu prezydent miasta Kalisza może po upływie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierać kolejne umowy najmu z tą samą stroną, gdy przedmiotem jest ta sama nieruchomość albo jej część. W przypadku kolejnych umów zawieranych na czas oznaczony, łączny okres ich trwania wraz z pierwszą umową nie może przekroczyć 10 lat. W przypadku lokali użytkowych wskazanych w niniejszej uchwale, łączny okres umów najmu zawieranych na czas określony wynosi już 10 lat. W sytuacji, gdy coraz mniej jest chętnych na wynajem lokali użytkowych i wiele osób rezygnuje z prowadzenia działalności, w pełni zasadne jest utrzymanie dotychczasowego najemcy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, strony 24-28 materiałów sesyjnych. W lutym bieżącego roku miasto Kalisz i społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
W ramach zawiązanej spółki podpisało umowę o świadczeniu usług w ogólnym interesie gospodarczym. Podstawowym celem gospodarczym spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Spółka planuje złożenie wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa społecznego w terminie do 31 marca 2023 roku. Wsparcie, o którym mowa, pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie wielorodzinnego domu mieszkalnego przy ulicy Melcera w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Pan radny Dariusz Grodziński poprosił o głos. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałem wrócić do wątku, który był poruszany na Komisji Finansów i Budżetu. To jest kolejna uchwała z cyklu współpracy miasta Kalisza z funduszem, Rządowym Funduszem Rozwoju Mieszkalnictwa i wszystkie do tej pory uchwały popieraliśmy, tam też przegłosujemy, przynajmniej z naszej strony będziemy głosować pozytywnie. Natomiast wszystko dobrze w założeniach wygląda, na papierze wszystko jest dobrze. Natomiast na przestrzeni ostatniego miesiąca pojawiły się informacje, doniesienia, reportaże medialne z innych miejscowości w Polsce, które już zrealizowały mieszkania we współpracy z FRM-ie. To były reportaże z Krakowa na pewno i jeszcze z jakiegoś innego miejsca. I była bardzo duża skala problemów, jeśli chodzi o jakościowe wykończenie tych budynków i mieszkań. Były podnoszone opłaty miesięczne, czynszowe, które miały być bardzo korzystne, a okazały się bardzo niekorzystne nawet w stosunku do tych opłat rynkowych, plus problemy prawne z dochodzeniem do własności. To są ostatnie newsy, relacje medialne, reportaże, kamera była u mieszkańców, pokazywała te lokale i skala tych problemów została przedstawiona w taki dość alarmujący sposób. Dlatego ja chciałbym powtórzyć teraz ze swojej strony, żeby ten proces inwestycyjny objąć takim szczególnym nadzorem. Padło na komisji też takie w sumie mądre stwierdzenie, że to też będzie temat dla komisji rewizyjnej. Tak, na pewno w pewnym momencie tak, tylko wtedy, kiedy wchodzi komisja rewizyjna, to już wchodzi objawowo badać, a na etapie wykonawczym to jednak struktury urzędu kierowane przez pana prezydenta mają siłę sprawczą i wszystkie instrumenty do tego. Dlatego apel, żeby bardzo mocno przypilnować i położyć szczególną uwagę na bieżący nadzór, a później kontrolę nad całym tym procesem inwestycyjnym, żeby w Kaliszu nie powtórzyły się sytuacje takie jak w tych innych miejscowościach i żebyśmy też nie stali się bohaterami reportaży prasowych, a nasi mieszkańcy, żeby nie popadli w takie kłopoty, tarapaty, jak oglądaliśmy w tych reportażach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym miał taką propozycję, żeby panie radne informacje na temat jakości budowanych mieszkań w Kaliszu nie czerpać z telewizji na podstawie doświadczeń, powiedzmy, krakowskich, tylko zapraszam już jutro, wręczamy klucze do mieszkań mieszkańcom Kalisza, inwestycja zakończona i proszę zobaczyć, jak w Kaliszu wyglądają mieszkania. Myślę, że będzie pan bardzo mile zaskoczony. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. A o której godzinie, bo może inni radni też by przybyli? O której godzinie jest to przekazanie? O godzinie 13. Dobrze, szanowni państwo, prosiłbym może pana prezydenta o przesłanie drogą mailową informacji i zaproszeń dla nas. Bardzo chętnie zapewne część radnych się wybierze. Dziękujemy ślicznie za zaproszenie. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Strony 29-30 materiałów sesyjnych. Uchwałą z 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Rada Miasta Kalisza ustaliła wysokość maksymalnej dziennej opłaty za wyżywienie dziecka będącego pod opieką żłobka na poziomie 6,50 zł. Dyrektorzy żłobków zwrócili się o zwiększenie wyżej wymienionej opłaty z uwagi na wzrost w ostatnim roku cen artykułów spożywczych. Z wyżej wymienionych powodów uchwalenie proponowanej nowej stawki opłaty umożliwi utrzymanie dotychczasowych standardów oraz sprawne funkcjonowanie żłobków prowadzonych przez miasto Kalisz. Wyrok uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje Merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Pani radna Magdalena Walczak poprosiła o głos. Szanowny Panie Prezydencie, Państwo Radni, wszyscy tutaj zebrani, w imieniu Polski 2050, w imieniu naszego klubu radnych chciałabym przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie. Zadecydowaliśmy, że zagłosujemy przeciwko tej podwyżce. Przybliżając Państwu dyskusję, która odbyła się na stosownej komisji, dokonaliśmy tam obliczeń, z których wynikało, że istotnie jest to podwyżka mieszcząca się w granicach inflacji. Jednakże przy uwzględnieniu liczby dzieci i przy uwzględnieniu rocznej wysokości łącznej tych opłat, które uzyskamy dzięki temu podwyższeniu, będzie to kwota około 70 kilku tysięcy. Biorąc pod uwagę sytuację, w której wydaliśmy w ostatnim czasie z budżetu miasta kwotę blisko 80 tysięcy złotych na przeprowadzenie sondażu, wydaje nam się, że w tej sytuacji budżet miasta mógłby w tym roku jednak udźwignąć wyżywienie dzieci na poziomie kwoty 6,50 i nie ma potrzeby podwyższania tej opłaty, skoro miasto jest w stanie wydawać środki na rzeczy wydające się zupełnie niepotrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Złotówka to może się wydaje niedużo, prawda? Natomiast to jest kolejna złotówka. Kolejna złotówka, kolejne 20 zł miesięczne, kolejne 240 zł, pewnie tak mniej więcej by to wyszło w roku na jedno dziecko. I to jest takie gotowanie żaby, że tu złotówka, tu złotówka, tu 20, tu 200 i nie wiadomo, kiedy budżet domowy jest ugotowany. I my chcemy powiedzieć temu stop, bo tu trzeba postawić po prostu granicę. Dzisiaj mówimy o podwyżce za wyżywienie w żłobku. Była dyskusja na komisji rodziny. Natomiast trzeba być bardzo szczerym i uczciwym, bo to nie jest jedyna podwyżka, jaka w ostatnim czasie dotknęła rodziców dzieci w żłobkach. O poprzednich podwyżkach było cicho na sesji Rady Miasta, było cicho na komisjach i to przeszło bezdyskusyjnie, absolutnie nie było nad tym refleksji, zastanowienia się. Dlaczego? Dlatego, że w maju 2021 roku prezydent zaproponował uchwałę, która zmieniała sposób naliczania opłaty. Funkcjonowało do 2021 roku do maja stawka za pobyt dzienny, 7,5 zł bodajże. Natomiast pan prezydent zaproponował, żeby opłata była uzależniona od wynagrodzenia minimalnego. 9,5% wynagrodzenia minimalnego, tak to miało się kształtować. Wynagrodzenie minimalne jest ustawowo podnoszone co roku, a przed wyborami dwa razy do roku,
a w kampanii wyborczej może jeszcze będzie podwyższone. I te podwyżki rodzice doświadczali, a rada wcale nie musiała tego klepać. Radni mogli mieć czyste ręce. I teraz powiem, jak to wyglądało. Jeżeli w 2021 roku opłata za żłobek wynosiła około 150 zł, tak szacuję, to od września według tej ustawy, uchwały powinna wynosić 266, ale tu zastosowano, faktycznie była pandemia, taki rabat, że było nie 9,5%, ale 7,5%, czyli było 210. Ale już we wrześniu 2022 roku, kiedy był kolejny wzrost pensji minimalnej, opłata w żłobku skoczyła o 35%. A w styczniu był kolejne podwyższenie ustawowe pensji minimalnej i opłata skoczyła na 331 zł. A w lipcu planowana jest kolejna podwyżka pensji minimalnej, a co za tym idzie, kolejna podwyżka opłat w żłobkach. My o tym nie dyskutowaliśmy, szanowni państwo, ale to dotyka. I to się nie robi złotówka dziennie. To, szanowni państwo, wyjdzie nam już w tej chwili dwukrotność tego, co te osoby płaciły 2 lata temu. I to wszystko się dzieje właśnie po cichutku. I zwracam się też do radnych Prawa i Sprawiedliwości, do radnych samorządnego Kalisza. Bo przecież to rząd Prawa i Sprawiedliwości podnosi pensje minimalne. I ja naprawdę nie wiem, czy pani minister Marlena Maląg ma takie intencje, że podnosząc minimalną, podwyższa tym samym wynagrodzenie, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach. To nie jest też sposób, panie prezydencie, na to, żeby wspierać rodziny i zatrzymywać ich w mieście. Bo to jest dokręcanie śruby. Na wiele rzeczy, taka jak drożyzna w mieście, naprawdę nie mamy wpływu, tak? To jest polityka rządowa. Natomiast tam, gdzie mamy wpływ, to naprawdę nie dokręcajmy śruby. Tym bardziej, że szanowni państwo, wszystkie opłaty lokalne, które podnoszone są w mieście, mają wpływ na budżet rodziny. Wszystkie. Ja wczoraj dostałam SMS-y. Jeden z nich to był podwyżka podatku od nieruchomości za dom mieszkalny, który pan prezydent wprowadził najwyższą stawką, przypominam. 127 metrów kwadratowych dom, 800 metrów kwadratowych działka. Naprawdę to nie są pałace. Płacili 340 zł, płacą 620 zł. Czyli kolejna prawie 100% podwyżka. I teraz to wszystko się kumuluje w budżecie domowym. Więc ta złotówka, szanowni państwo, to już naprawdę jest przelanie tej przysłowiowej kropli. I bardzo apeluję o to, żeby nie przegłosowywać tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Dębska, ad vocem, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja tylko chciałam się w malutkim fragmencie odnieść do wypowiedzi koleżanki z Polski 2050, że jakby nieprawdą jest, że podwyżki za pobyt dzieci w żłobku odbywały się tak bez echa. Kiedy była podwyżka za pobyt dzieci w żłobku, która była przeznaczana na podwyżki dla pracowników żłobków, ja osobiście razem z kolegą klubowym byłam u pana prezydenta Podsadnego i tę sprawę bardzo dokładnie analizowaliśmy. Także odnoszę się tutaj, że nie było to tak, że po prostu z marszu cały czas były podwyżki, bo nad tym się pochylaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, ad vocem. Chyba tak. Dziękuję panie przewodniczący. Ja bardzo się cieszę, pani radna, że pani rozmawia na ten temat, natomiast tej dyskusji nie było tutaj na sali plenarnej, ani na komisjach, dlatego tak powiedziałam. Natomiast chciałam jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, której nie powiedziałam. Podwyżka pensji minimalnej, kiedy w 2021 roku była 2800, potem 3010, od stycznia jest 3490, a ma być 3600, musimy wiedzieć, że podwyżka pensji minimalnej nie oznacza, że wszystkim rosną wypłaty. Bo jeżeli osoba zarabia choćby złotówkę więcej od pensji minimalnej,
Czyli na przykład ktoś zarabia 3650 czy 3800, to wcale nie dostaje podwyżki tej swojej wypłaty. Nie musi dostać. Tylko rośnie pensja minimalna dla osób, które mają na umowie minimalną krajową. Czyli rośnie pensja minimalna, a część rodziców po prostu ma dokładane tylko wydatki. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radna i pan radny Marcin Małecki. Dziękuję za głos. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście. O podwyżkach, inflacji, kwotach na ZUS, jako że prowadzę działalność gospodarczą, mógłbym mówić równie długo jak moja przedmówczyni szanowna, ale chciałem się skupić tu na temacie podwyżek i przerzucania kosztów na rodziców w żłobkach. W sytuacji, kiedy zostały wydane prawie 80 tysięcy na sondaże prezydenckie, uważamy w imieniu Koalicji Obywatelskiej, podobnie jak na Komisji Zdrowia, że takie działanie i przerzucanie kosztów na rodziców jest wysoce nieetyczne. Dlatego tak jak na Komisji Zdrowia, podobnie na Radzie Miasta, Koalicja Obywatelska będzie głosowała przeciw tym podwyżkom. Dziękuję bardzo. Pan radny, pan przewodniczący Eskandarwik. No, oczywiście. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, ja absolutnie dołączam swój głos do głosu tych wszystkich radnych, którzy się burzą na zaproponowaną podwyżkę na wyżywienie dzieci. Tak jak tutaj wszyscy powiedzieli, że można by było przeznaczyć to 80 tysięcy złotych na badanie opinii publicznej, na właśnie wyżywienie dzieci. No ale państwo tego nie zrobili, to my spróbujemy wam pomóc, jeśli się uda. Tu koleżanka radna Barbara Oliwiecka przedstawiła, jak wyglądała opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto. Na początku roku do września 2021 roku to była kwota około 170 zł, a od lipca to będzie kwota 342 zł. To jest ponad 100%. Ponad 100%. Mało tego, to co jest najgorsze, że my radni kompletnie nie mamy wpływu na to. Nie mamy wpływu dlatego, że państwo radni z koalicji Prawa i Sprawiedliwości, samorządnego Kalisza i wszystko dla Kalisza w maju 2021 roku pisali taki paragraf do uchwały, że to wszystko będzie działo się z automatu, czyli to będzie 9,5% wynagrodzenia minimalnego. Czyli za każdym razem, kiedy wynagrodzenie minimalne pójdzie w górę, to opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich pójdzie w górę, niezależnie od radnych. Dlatego zwracam się tutaj do pana mecenasa, czy na tym etapie mogę zgłosić wniosek formalny, żeby zmienić paragraf w tej uchwale. Bardzo bym prosił, żeby pan mecenas na to pytanie odpowiedział, ponieważ mam zamiar zgłosić poprawkę do paragrafu pierwszego, ustęp pierwszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, proszę. Komisja musi jeszcze, podejrzewam, że się zebrać. Dobrze. Dobrze.
Panie mecenasie, proszę o wypowiedź. Do paragrafu pierwszego, ustęp jeden, chcę dokonać zmiany w tej uchwale. Skoro uchwała jest w obradowaniu, to mi się wydaje, że mogę zgłosić taką poprawkę. No, ale powinna być jeszcze ewentualnie przez komisję przeprocedowana. Do tej uchwały. Do tej uchwały. Ale tutaj nie ma paragrafu pierwszego. Ale uchwała jest obradowana. Ale jest zmiana uchwały. Szanowni Państwo, prosiłem o opinię pana mecenasa. Tutaj są jakby rozbieżności. Na początku informacja jest taka, że do tej uchwały mogę zgłosić poprawkę, a teraz... Do uchwały, która jest procedowana, ale to nie jest uchwała, która była wcześniej procedowana. Bo dzisiaj obradujemy tą uchwałę. Może inny paragraf, ale tą uchwałę. Szanowni Państwo, jest na zasadzie takiej, że dzisiaj jest uchwała zmieniająca uchwałę, a nie bezpośrednio zmieniamy samą uchwałę, z której wynika jakby ten proces. Proszę Panie Mecenasie, proszę powiedzieć. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, ja zwracam uwagę, że tutaj procedujemy określoną uchwałę i tylko i wyłącznie do tej określonej uchwały procedowanej możemy zgłosić poprawkę. Czyli do uchwały zmieniającej, a nie do tej pierwotnej uchwały, która będzie zmieniana. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja wiem, że to Panie Przewodniczący, na chwileczkę, proszę usiąść. Szanowni Państwo, ja powiem w ten sposób. Oczywiście cieszy mnie ta inicjatywa, że Państwo radni tak ładnie rozpisali tutaj na rolę odpowiednią dramaturgię i tak dalej, bardzo fajnie. Nie, to wzbudza jakby zawsze show jest dużo lepszy, ale mam taką prośbę na przyszłość, że można jakby to zrobić, żeby ułatwić procedowanie, zwrócić się. My nie będziemy tu, jeżeli chodzi o kancelarię, na pewno by nie było żadnych przeciwności. Zaraz ogłoszę przerwę, ale zanim przerwa, to pan radny Mirosław Gabrysiak adwocem, pan Sławomir Lasiecki. 5 minut przerwy, żeby Państwo ustalili, czy wniosek będzie do uchwały zmieniającej uchwałę, czy będziecie Państwo coś jeszcze tutaj kombinować. Proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Każda podwyżka jest niepopularna, to jest oczywiste, ale dzieci, które chodzą do żłobka, zasługują na to, żeby były odżywiane produktami o najwyższej jakości i tym tutaj dyrektorki żłobków się kierowały, występując do Szanownych Państwa o podwyższenie tej opłaty. A tutaj już konkretnie do pani radnej Oliwieckiej chciałem się odnieść. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli państwa formacja wygra wybory, żeby obniżać płacę minimalną, bo taką zrozumiałem intencję pani wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Lasiecki i po wypowiedzi pana radnego poproszę, to czy zarządzę 5 minut przerwy. Pan prezydent jeszcze chciał się odnieść przed przerwą. Dobrze, ale panie prezydencie 5 minut później, dobrze? Tak. 30 sekund, okej, proszę. Wysoka Rado, w trakcie tej dyskusji odniosłem wrażenie, że jak gdyby członkowie naszej Rady udają albo nie chcą zrozumieć, a może nie rozumieją, że pieniądze, jakimi dysponuje miasto, są własnością wszystkich mieszkańców. I to nie działa tak, że po prostu, że miasto działa opresyjnie w stosunku do jednej grupy, a w stosunku do innej grupy to te pieniądze się znajdują dodatkowe. My dzielimy pieniędzmi z jednego wspólnego worka. I możemy oczywiście pochylić się nad tymi, którzy są najubożsi. Mamy taki obowiązek wręcz. Tu działamy w tym kierunku, że dla tych najuboższych staramy się, mamy obowiązek i staramy się dawać mieszkania komunalne, dajemy różne wsparcia, ale powiem szczerze, polityka to jest działalność na rzecz wspólną. Jeżeli się do tego podchodzi w ten sposób, że my jesteśmy po to, żeby na rzecz wspólną działać, to musimy uwzględniać wszystkie aspekty tego podziału. Budżet jest jeden i w tym budżecie są pieniądze dla wszystkich nas. Więc nie możemy mówić, że
tylko te osoby, które mają dzieci w żłobku, to one są poszkodowane. Jeżeli tu będziemy działać tak populistycznie, jak to przedstawiała przed chwilą moja koleżanka przedmówczyni, no to musimy uwzględniać to, że komuś innemu będziemy zabierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, od razu mówię. Pan prezydent i 5 minut przerwy. Państwo pozostali radni ad vocem, ale już po przerwie. Tak, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tu oczywiście te podwyżki, one wynikały jakby ze zgłoszeń samych dyrektorek tych placówek, które prowadzą placówki, odpowiadają za wyżywienie tych dzieci i to jest jakby inicjatywa oddolna, ma na celu tylko i wyłącznie zapewnienie odpowiedniej jakości rzeczywiście tutaj usług świadczonych tutaj w Kaliszu. Ja chciałem tylko tutaj uspokoić wszystkich, jest dużo młodzieży, dużo dzisiaj osób, które obserwują dzisiejszą Radę Miasta. Poziom opłat w Kaliszu jest porównywalny, jak nie niższy, z opłatami w innych ościennych gminach. Pomimo tego, że Kalisz jest miastem największym i można by powiedzieć, że te koszty również są tutaj, powinny być na trochę wyższym poziomie. Mało tego, Kalisz jest jedynym miastem, które chociażby daje mieszkańcom darmową i bezpłatną komunikację, czyli można powiedzieć, że w tym zakresie ta ulga dla mieszkańców jest bardzo duża. A młodzi ludzie, którzy dzisiaj tutaj siedzą, mają piękną lekcję, Szanowni Państwo, populizmu, gdzie z jednej strony stawia się chore, nie wiem, biedne i głodne dzieci, a z drugiej strony pana prezydenta, który zleca sobie sondaże. Szanowni Państwo, my nie zlecamy żadnych sondaży. My zleciliśmy badania, z których ma wynikać i z których mamy pozyskać informacje, jak zmieniać to miasto i jak te rzeczy, które my tutaj wspólnie wszyscy robimy, bo przecież pan prezydent nie działa sam, tylko wspólnie z Radą Miasta, oczywiście częścią Rady, która chce współpracować, jak te zmiany są wprowadzane. I pani radna, gdyby te badania były robione wcześniej, to może to miasto nie miałoby takich problemów, jakie ma teraz i z których musimy po prostu z każdym rokiem, z każdym miesiącem to miasto podnosić. Najważniejsza informacja, jaka płynie z tych anonimowych badań, jest taka, że mieszkańcy widzą, że w tym mieście się ruszyło, że wprowadzane zmiany są wprowadzone w odpowiedni sposób, a dzięki szczegółowym również pytaniom my jesteśmy w stanie również swoją politykę tutaj w tym zakresie korygować. Będziemy to robić dalej, Szanowni Państwo, bo jeżeli mielibyśmy obraz miasta pozyskiwać, że tak powiem, z waszych słów, no to byśmy musieli się już pewnie spakować, dawno wyjść, oddać wam za darmo, że tak powiem, możliwość tutaj decydowania i dopiero wtedy byłaby tutaj prawdziwa tragedia. Także będziemy dalej działać tak, jak działamy. Podwyżki są naprawdę przez nas niezbyt chętnie wprowadzone. Natomiast niestety sytuacja jest taka, że musimy te kwoty urealnić i to robimy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy. Thank you.
Dobrze. Szanowni Państwo radni, proszę o zajmowanie miejsc. Pana prezydenta też proszę o zajęcie miejsca. Widzę, że trwają konsultacje dynamiczne. Szanowni Państwo radni, zaproszeni goście, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 62. sesji Rady Miasta Kalisza. Proszę Państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum. Panowie przewodniczący, proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Proszę o potwierdzenie przez Państwa radnych obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum, ponieważ widzę 21 radnych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przerwaliśmy obrady w sprawie na punkcie związanym ze złożeniem wniosku. Z tego, co usłyszałem w międzyczasie od kancelarii, pan przewodniczący Eskandarwich stwierdził, że oczywiście, to może najpierw pani radna Barbara Oliwiecka ad vocem, pan radny Marcin Małecki ad vocem, a następnie pan przewodniczący Eskandarwich. Proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja krótko odniosę się do wypowiedzi i zacznę od pana radnego Sławomira Lasieckiego, bo oczywiście budżet jest dla wszystkich, miasto jest dla wszystkich. Tu się zgadzam z panem radnym. Natomiast pytanie kluczowe, dla kogo był sondaż? Za, o ile dobrze pamiętam, to nawet nie było 80 tysięcy, tylko na... Panie prezydencie. Tylko 90, chyba 9, tak przynajmniej sprawdzę to oczywiście w rejestrze umów. Także mam wrażenie, że to nie był sondaż dla mieszkańców. Jeżeli prezydent chce się dowiedzieć w sondażu, czy mieszkańcy zauważają zmiany, a takie były pytania, czy jak oceniają prezydenta, jak oceniają radę, to myślę, że pewne odpowiedzi na to pytanie to po pierwsze dadzą wybory, a po drugie konsultacje społeczne, które też były przeprowadzane. Bo to, że rozmawiać z mieszkańcami trzeba, to jest oczywiste. Natomiast niekoniecznie to musi być forma sondażowa, bardzo kosztowna zresztą. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedział tutaj pan wiceprzewodniczący Gabrysiak, to była czysta manipulacja, panie radny, bo faktycznie moja wypowiedź nie dotyczyła pensji minimalnej. Rada Miasta nie zajmuje się pensją minimalną. Ona nie określa jej wysokości, nie ma na to najmniejszego wpływu. Rada Miasta powinna się zajmować opłatami w mieście, w tym również opłatami w żłobkach. Niestety głosowaniem majowym pan prezydent ze swoimi radnymi odmówili radnym takiej kompetencji, bo w tej chwili Rada Miasta nie mając wpływu na pensję minimalną, w zasadzie nie może nawet reagować na wzrost opłat w żłobku. Dziękuję bardzo, ale pani radna, no przed chwilą pan radny Eskandarwich zgłaszał wniosek o zmianę uchwały, czyli ma kompetencje Rada Miasta. Nie chodzi mi o wynagrodzenie minimalne, tylko chodzi mi o stawki. Tak, panie przewodniczący, będziemy to zmieniać. Niestety obawiam się, że znamy wynik głosowania, bo często niestety koalicja prezydenta bardzo sztywno trzyma się swojego stanowiska i jakby jest odporna na argumenty. Natomiast trzy ostatnie podwyżki, które przeszły, no my jako radni ich nie omawialiśmy, nie dyskutowaliśmy, tak? Dziękuję. To są podwyżki automatyczne. To jest niedobry mechanizm dla funkcjonowania miasta. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. To system demokratyczny ma swoje plusy, swoje minusy. Pan radny Marcin Małecki, ad vocem. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście, ja jeszcze raz powtórzę stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Nie należy w takiej sytuacji, jeżeli wydało się taką kwotę, nie 80, jak słyszę, jeszcze więcej pieniędzy, szukać pieniędzy w kieszeniach rodziców na podwyżki w żłobkach. Od tego odszukania opinii są nie sondaże w prywatnych firmach. Można dopytać się też na temat informacji, opinii mieszkańców u nas radnych, jako przedstawicieli społeczeństwa, mieszkańców Kalisza. I jeżeli nie u radnych opozycji, to u swoich radnych, czy samorządnego Kalisza, czy wspólnego Kalisza, czy Prawa i Sprawiedliwości. Również w wyspecjalizowanych komórkach, w Biurze Informacji Miasta i innych wydziałach, które zajmują się rozwojem miasta. Dlatego uważamy, że przerzucanie tych pieniędzy na rodziców w takiej sytuacji jest wysoce nieetyczne i tak przeciwko będziemy głosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Lasiecki, ad vocem. Szanowna Rado, może powinniśmy zadać sobie pytanie na wstępie, na co te podwyżki mają być przeznaczone. Bo przypomnę tutaj, że jest to podwyżka, która została zaproponowana ze względu na wniosek, jaki został złożony przez dyrektorów żłobków, bo z uwagi na inflację wzrosły ceny żywności.
i ta podwyżka jest przeznaczona konkretnie na zachowanie wysokiego standardu odżywiania tych dzieci. I szanowni państwo, jeżeli mówicie o tym, że to są jakieś wyjątkowe sytuacje, że rodzice mają się dołożyć do wyżywienia własnych dzieci, to powiem szczerze, ja będąc rodzicem, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy państwo mi da, czy nie da, tylko dbałem o to, żeby moje dzieci były jak najlepiej odżywione, bo to determinuje ich rozwój, to determinuje ich przyszłość. Więc no, powiem szczerze, wydaje mi się, że nie jest to jakaś sytuacja zupełnie wyjątkowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Skandarwich. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja myślę, że tutaj odbywa się jakaś dyskusja, że to jest populizm, nie populizm. Powiem, szanowni państwo, panie prezydencie, pan wygrał wybory, pan ma prawo do tego, żeby prowadzić swoje zasady, swoje uchwały. Ma pan większość w Radzie, ma pan prawo do tego. Pan bierze pełną odpowiedzialność za to i o to nie mamy pretensji. Taka jest demokracja. Ale nie mogą państwo do nas też mieć pretensji, że my mamy inne propozycje, że my was krytykujemy. Was to denerwuje, nie wiem dlaczego. Najbardziej wam pasuje, żebyśmy byli maszynką do głosowania. Wszystko za. Wszyscy są zadowoleni, idziemy dalej. Nie na tym polega właśnie demokracja. Szanujemy wasze wybory, ale też czasami z tym się nie zgadzamy i czasami krytykujemy i proszę też szanować nas i to, co my proponujemy. My rozumiemy, że z nami się nie zgadzacie, do was pretensji nie mamy, takie były wybory. Za rok będą inne wybory, być może będzie inne rozdanie. Tyle. Natomiast... Panowie radni, państwo radni. Natomiast, owszem, tak jak mówiliśmy, że za wyżywienie pójdzie około 15% do góry, ale zatem panie radny Laszewski idzie z automatu opłaty za pobyt dziecka w żłobku, z automatu, ponieważ państwo wpisali uchwale, że to będzie 9,5% minimalnego wynagrodzenia, czyli to za każdym razem, jak minimalne wynagrodzenie idzie w górę, to z automatu idzie do góry. My mówimy, otwórzcie oczy i niech to będzie zależne od radnych. I tyle. Mówimy, że to ma nie być automat, tylko żeby radni po dyskusji podjęli decyzję, w którym kierunku iść, czy podwyższyć, czy nie podwyższyć, tak? Wtedy będą argumenty merytoryczne, możemy tutaj dyskutować i wspierać się i wymienić doświadczenie. Dlatego na przyszłej sesji, zgodnie z wolą pana mecenasa, zgłosimy taką poprawkę do tej uchwały, która będzie polegała na tym, że opłata za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto nie będzie zależała od płacy minimalnej, od wynagrodzenia minimalnego, czyli 9,5%. My chcemy zamrozić na poziomie 331 zł miesięcznie, czyli to jest ta sama opłata, która obowiązuje w tym momencie. Czyli żeby nie było tak, że od 1 lipca za każdym razem, czy od 1 lipca, kiedy płaca minimalna pójdzie w górę, znowu te opłaty pójdą w górę. Żeby zamrozić na tym poziomie, który w obecnym czasie są i za każdym razem, kiedy prezydent przyjdzie do radnych, będzie przedstawiał argumenty, że trzeba podwyższyć opłaty, to wtedy będzie dyskusja, będziemy podejmować decyzję, a nie z automatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja z tymi nerwami też bym nie przesadzał, także ze spokojem. Pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Chciałem tylko powiedzieć, no widać, że wybory idą, bo jak tu szanowna koleżanka radna powiedziała wcześniej, nie było dyskusji. No nie było, bo wtedy nie było kampanii jeszcze wyborczej. A co niektórzy tutaj, jak wiemy, na tej sali mają też znacznie inne plany niż tylko samorządowe, więc próbują do ludu przemówić. Ale tak mówiąc merytorycznie, już konkretnie, to chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. W tej uchwale, którą przyjmowaliśmy odnośnie waloryzowania tych opłat w związku ze zmienną tą najniższą wynagrodzeniem, były też zapisy, o czym nikt z państwa nie powiedział, krytykujących,
które dają jakiś tam katalog ulg dla osób najniżej uposażonych, najmniej zarabiających w tym przypadku. I to jest w tej uchwale, bo państwo chyba w nią nie spojrzeli. Natomiast takie, no cóż, takie jest życie radnego, że czasem trzeba podejmować decyzje, które nie zawsze są fajne i to trzeba też brać pod uwagę. Państwu tutaj zbulwersowanym z opozycji chciałbym przypomnieć, chociażby kolega tutaj w imieniu klubu powiedział stanowisko. Oczywiście, tak jak powiedział pan przewodniczący Darwich, taka jest demokracja. Chciałbym przypomnieć tylko, że w kadencji 2010-2014 dwa razy wzrastała opłata za żłobki i też to były podwyżki. No i rzeczywiście wtedy też było to jakby argumentowane różnymi wzrostami cen i tak dalej, i tak dalej. Tak więc trzeba spojrzeć, jak to wygląda. Co do sprawy jakby tego sondażu, o którym państwo mówiliście, pan prezydent wyjaśnił i bierze to na swoje barki i później on będzie to wyjaśniał. Przynajmniej wiadomo, do kogo można mieć pretensje lub nie mieć pretensji i to jest najzdrowsze, bo tak to radni mogą powiedzieć, to nie ja, bo to rada zagłosowała większość. Prezydent przedstawił wypowiedź i państwo możecie później mieć do niego pretensje, możecie ten temat dalej ciągnąć, ale to jest taka właśnie decyzja. Chciałem przypomnieć, że we wcześniejszych kadencjach też były różne rzeczy robione. Ktoś tam sobie pograł, ktoś tam sobie pośpiewał, były znacznie większe pieniądze. I też podobne sytuacje były, to było, jednych oburzało, innym pasowało. No cóż, tak to wygląda, takie życie. Także prosiłbym, żeby też spojrzeć w katalog, kończę już, jeśli chodzi o opłatę żłobkową, jakie tam jest katalog ulg dotyczących osób najniżej uposażonych, jeżeli będą wzrastały opłaty za żłobki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo pani radna Barbara Oliwiecka, ad vocem proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chcę się odnieść do słów pana radnego Lasieckiego, który tak dramatycznie mówił o tym, że to są podwyżki, żeby dzieci w żłobkach miały godne wyżywienie i dobrze się odżywiały i to jest takie ważne. Panie radny, nie ma żadnego zagrożenia, że dzieci w żłobkach będą się źle odżywiać, bo to reguluje ustawa. Jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Artykuł 22 konkretnie mówi, jakie są wymogi i żłobki, kluby dziecięce nie mają prawa serwować innych posiłków. My tu mówimy raczej o tym, że są kolejne podwyżki, które po prostu są obciążeniem. I teraz, panie radny Kijewski, są obciążeniem niekoniecznie dla tej grupy, która zarabia najmniej, bo ta grupa faktycznie, jeżeli pracuje i ma tą minimalną pensję, to dostaje wzrost minimalnej. Ale jest ta grupa, która zarabia niewiele ponad minimalną, nie łapie się na zniżki, a ma ciągle dokładane. I dlatego byliśmy bardzo przeciwni, kiedy wprowadzaliście ten zapis 9,5% od pensji minimalnej. Bo jest ta grupa, to nawet można to określić klasą jakąś tam średnią, która nie ma zarobków bardzo wysokich, bo szanowni państwo, musicie wiedzieć, że średnia wynagrodzeń w Kaliszu jest niższa niż w regionie Wielkopolska i niższa niż w Polsce. A mimo wszystko jest ciągle po prostu obciążana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Bezen. Panie radny Eskan, ja mam takie wrażenie, że to nie my, ale wy się zachowujecie jak taka maszynka do głosowania, ale nie na tak, 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 tylko na nie, nie, nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pan prezydent prosił o zabranie głosu. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, konkludując i zamykając dyskusję, wprowadzając dzisiaj tę drobną podwyżkę, idziemy w sukurs osobom, które zarządzają żłobkami, idziemy w sukurs również rodzicom, którzy chcieliby, by ich dzieci oddawane pod opiekę również tych publicznych instytucji były odpowiednio odżywiane. Tak jak to powiedział radny Lasiecki, myślę, że żaden rodzic tego grosza na swoje dziecko nie będzie żałował. Także bardzo prosiłbym, żebyśmy uniknęli sytuacji chociażby tych słynnych zdjęć
chociażby szpitalnych talerzy, które później gdzieś tam krążą w internecie. Ludzie sobie rozsyłają te posiłki w innych instytucjach, żeby one po prostu tak nie wyglądały. I bardzo bym prosił Wysoka Rado, żeby przyjąć. Szanowni Państwo, jeżeli się odnosimy, to z mównicy, proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, przypomnę. Głosujemy w chwili obecnej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwanaście głosów za, 8 głosów przeciw. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, strony 31-32 materiałów sesyjnych. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowy zakres wymagań określony w niniejszej uchwale jest zgodny z przepisami rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącego utrzymania czystości i porządku. Zapisy niniejszej uchwały zostały dostosowane do obowiązujących aktów prawnych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. Strony 33-42 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy, wypełniając obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty wykonania programu pokrywa miasto Kalisz. Projekt programu podlega zaopiniowaniu przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz działające na terenie Kalisza organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. W ustawowym terminie uwagi do programu zgłosili powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu, Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals w Kaliszu oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział Kalisz, Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Kaliszu wydał pozytywną opinię o programie. Ponadto pozytywnie zaopiniowały go komisje, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. O głos poprosił pan radny Piotr Noziński. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, uchwała, którą dzisiaj będziemy głosować, tak naprawdę jest powielana już od wielu lat, jednak od kilku lat, również z moim udziałem, jest ona sukcesywnie modyfikowana. Obecny kształt tej uchwały umożliwia, aby program zapobiegania bezdomności na terenie miasta Kalisza funkcjonował prawidłowo, a przynajmniej w teorii. Pamiętam, że w 2019 roku wydatkowaliśmy na ten cel blisko ponad 500 tysięcy złotych.
W tym roku na ten cel wydatkujemy ponad 700 tysięcy, czyli mamy znaczny wzrost tych wydatków. Ponieważ jednak żyjemy w czasach wysokiej inflacji i drożyzny, należy tutaj ze szczególną uwagą przyjrzeć się, w jaki sposób te pieniądze będziemy wydawać. Będziemy się w związku z powyższym przyglądać, jak funkcjonują wydatki na opiekę medyczną, na zakup parmy w schronisku, ale będziemy też również przyglądać się, jak funkcjonują inne mniejsze zadania, takie jak na przykład opieka nad zwierzętami wypadkowymi, czy sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Wydając publiczne pieniądze, musimy kontrolować efekty tych działań, wiedzieć, czy populacja ta rozrasta się, czy też jest pod kontrolą. Bez takich podstawowych danych wyjściowych, takich jak liczba kotów, nie możemy należycie ocenić programu. Dlatego apeluję tutaj o stworzenie tak zwanej bazy, mapy bytowania kotów wolnożyjących. Jestem przekonany, że karmiciele kotów wolnożyjących, którzy są zarejestrowani w naszym mieście, udostępnią nam takie informacje, aby taka mapa mogła powstać. Mapa bytowania pozwoli nam określić populację tych kotów i zapewnić odpowiednie działania. Jak się rozkłada populacja, gdzie trzeba zwiększyć intensywność tych działań, wykonać większą liczbę sterylizacji i kastracji w danym okresie, a gdzie nie. Tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni, drodzy goście. Słyszę po raz kolejny z ust radnego Mrozińskiego przy moim udziale. Tak, szanowni państwo, chcę to powiedzieć jednoznacznie, żadnego pana udziału w funkcjonowaniu schroniska nie ma. Ale pan radny nie mówił o schronisku. To, co udało się zrobić, to przede wszystkim przywrócić wolontariat, zmienić kierownictwo. I szanowni państwo, dzisiaj to schronisko po kilkunastu latach funkcjonuje bardzo dobrze, mimo że wielokrotnie w mediach społecznościowych, że wielokrotnie także w portalach różnej treści, różnych wydawnictw próbuje się zdyskredytować pracę, ciężką pracę, już teraz, która się zmieniła, bo nie wiem, czy państwo wiecie, zgodnie z ustawą schronisko funkcjonuje 24 godziny na dobę. I to jest istotne. Ta zmiana, którą dokonujemy od 4 lat, spowodowała, że mamy jeden z największych współczynników adopcji w Polsce. O tym też państwo głośno nie mówicie. Słyszę wielokrotnie na temat schroniska, że tego nie ma, że tamtego nie ma. Jesteśmy jednym z kilku samorządów, które wprowadziło kastrację i sterylizację zwierząt, nie tylko schroniskowych, ale przede wszystkim właścicielskich. I to jest duża zasługa właśnie kierownictwa, ale także wolontariuszy, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Co do kotów wolnożyjących, szanowni państwo, nie może być tu mapy. Z zasady koty wolnożyjące są to zwierzęta, które migrują. One się przemieszczają, one są w jednym środowisku, w drugim. Stworzyliśmy program poprzez zakup coroczny kilkunastu, kilkudziesięciu budek i ustawiamy je tam, gdzie oczywiście są osiedla, gdzie możemy im pomóc przeżywać. Ale dla zasady, jeszcze raz powtórzę, kot wolnożyjący jest to kot, który tak naprawdę zwierzę, które migruje z miejsca na miejsce, a naszym zadaniem poprzez kastrację jest zapanowanie nad populacją. Co to oznacza? To oznacza, żeby zapanować nad ilością tych kotów, bo wiemy doskonale, że w tym okresie, właśnie okresie zimowym i wiosennym, ilość kotów diametralnie się zmienia. Mamy bardzo dużo ich w schronisku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan radny tutaj nie mówił bezpośrednio o pracach w schronisku, tylko o całym systemie opieki nad zwierzętami i myślę, że to w tą stronę. Czy pan radny chciałby się odnieść ad vocem? Prosiłbym, ale szanowni państwo, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jeżeli chcemy zabrać głos, to prosiłbym z mównicy. Y-
Ja dokładnie się zgadzam z panem przewodniczącym. Ja generalnie nie przypisuję sobie żadnych zasług w pracach schroniska. Faktycznie nie biorę w tym udziału i w żaden sposób w swojej wypowiedzi nie krytykowałem tutaj działalności schroniska. Natomiast skupiłem się tutaj bardziej na tych kotach wolnożyjących. Pan prezydent ma tutaj odmienne zdanie. Ja jednak twierdzę, że taka mapa byłaby potrzebna i taka mapa dałaby nam naprawdę możliwości działania celowego, metodycznego, a nie działania doraźnego, bo na chwilę obecną jestem przekonany, że nie mamy wiedzy, co tak naprawdę z tą populacją i jaką populację kotów w mieście Kaliszu mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i rozumiem, że też w sprawie populacji i kotów pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mówię też jako właściciel kota, ale żyjącego w domu, mieszkającego z nami w domu. Ale tak już do rzeczy. Chciałem powiedzieć, że to jest taki przykład, dziś ta dyskusja nad tym punktem. Jak wygląda sytuacja, tu pan prezydent poruszył taki temat, gdy, zauważcie państwo, w danych punktach zapalnych, które pojawiają się w mieście, to głos zawsze zabiera grupa za lub przeciw, oni się ze sobą biją, a ta reszta tak sobie ludzi chodzi i oczywiście każdy sobie uzurpuje, że ja to tu jestem przedstawicielem wszystkich. Nie, to tak nie wygląda, bo to później wychodzi dopiero w głosowaniu, w innych sprawach i tak dalej. Natomiast co do tych kotów, powiem tak, o ile szanuję, że akurat nie zgadzam się z panem Rozińskim w wielu sprawach, ale szanuję jego zaangażowanie. Natomiast powiem tak, nie twórzmy wioski patiomkinowskiej, że będziemy wszystko chcieli regulować, bo natury się nie da oszukać. Koty wolno żyjące, jak za bardzo będziemy się nimi zajmować, co mi kolega zwrócił tutaj, szanowny Sławomir, uwagę, jak będziemy kota dokarmiać wolno żyjącego cały czas, to ten kot nie będzie spełniał swojej podstawowej funkcji. Bo nie wiem, czy ja będę w takim razie musiał szkolić specjalne koty, które złapią, nie wiem, kunę, będą goniły szczura, czy inne rzeczy. Dajmy troszeczkę też tym zwierzętom normalnego życia. A jak ktoś będzie chciał wszystko regulować, no to będzie mieli jakiś matrix, bo dojdziemy do absurdu. Wobec tego naprawdę szukajmy rozwiązań, które są normalne, nie powodują jakiegoś pełnego ingerowania, bo za chwileczkę to będziemy tutaj opracowywali jakieś, będziemy musieli, nie wiem, serwery, komputery włączać, liczyć jakieś algorytmy, jak, co z tymi kotami będzie. Naprawdę nie doprowadzajmy tego do absurdu. Szanujemy wszyscy zwierzęta, natomiast no, natura taka jest, a nie inna, bo przepraszam, no kot sterylizowany, czy jak się mówi kot bez, znaczy kot sterylizowany, no to jaką on ma, że tak powiem, taką motywację, żeby łapał szkodniki czy inne rzeczy. No siedzi sobie i tak dalej, no i się nie przejmuje życiem, bo mu ktoś da w budce jedzenie, a szczury czy inne tam zwierzaczki, które szkodzą, będą sobie biegały po mieście. Troszeczkę zdrowego rozsądku i podstawowej znajomości biologii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Eskan Darwich, ad vocem. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, panie Arturze, mam wrażenie, że szukacie problemów tam, gdzie ich nie ma kompletnie. No, kolega radny Mroziński wyszedł tutaj na mównicy, pochwalił program i powiedział, że idzie w dobrym kierunku i nagle pan prezydent wychodzi i mówi, on chce przypisać sobie jakieś zasługi. No, nie wiem, panie prezydencie, naprawdę, po co szukamy problemów tam, gdzie ich nie ma? No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pan radny Artur Kijewski, ad vocem. Ja bym prosił pana przewodniczącego Darwicha, żeby nie wmawiał nie wkładał w moje usta rzeczy, o których nie mówiłem, ponieważ ja nie mówiłem na temat zasług pana, panie przewodniczący, chciałem wyjaśnić. Ale to było no do pana właśnie, prezydenta. To więc prosiłbym, ja wypowiedziałem się, że szanuję zaangażowanie mojego kolegi, ale mam inne zdanie, chyba mam do tego prawo. Natomiast chciałem zwrócić na pewne rzeczy uwagę i to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem, żeby też górował zdrowy rozsądek, a nie tylko, że ktoś powiedzmy chciałby wszystko objąć jakąś kontrolą. No tego się nie da, taka prawda. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, szanowni zaproszeni goście, państwo naczelnicy i tak dalej. Ja mam taką olbrzymią prośbę, żebyśmy starali się rzeczywiście siebie nawzajem słuchać, bo czasami dużo nieporozumień wynika z tego, że jakby odnosimy do siebie wypowiedzi, które nie są do nas i czasami wokół tego jest niepotrzebne zamieszanie. Oczywiście myślę, że wszyscy uwielbiamy czy tam kochamy koty bardzo dobrze. A teraz przejdźmy do głosowania, chyba że są jeszcze jakieś głosy z sali.
Jeżeli nie, szanowni państwo, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała w sprawie określenia zadań realizowanych przez miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023, strony 43-45 materiałów sesyjnych. Stosownie do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. Na mocy niniejszej uchwały następuje podział środków na realizację niżej wymienionych zadań zgodnie z planem finansowym PFRON na 2023 rok z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz z zakresu rehabilitacji społecznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ponadto pozytywnie zaopiniowały go komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2024 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki, strony 46-47 materiałów sesyjnych. Ustawa o Funduszu Sołeckim stanowi, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest zobowiązana do podjęcia uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Kalisza niniejszą uchwałą nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2024 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Przypominam, że oczywiście poza zasięgnięciu opinii samych zainteresowanych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2024 rok, strony 48-75 materiałów sesyjnych. Budżet obywatelski miasta Kalisza to jedna z form partycypacji mieszkańców Kalisza w procesie podejmowania decyzji odnośnie sposobu wydatkowania określonej części budżetu miasta Kalisza. Poprzez zgłaszanie propozycji zadań do realizacji oraz udział w głosowaniu, Kaliszanie mają realny wpływ na kierunek rozwoju miasta, wskazując sprawy, które są dla nich najważniejsze. Budżet obywatelski jest więc znaczącym narzędziem dialogu między organami zarządzającymi miastem a społecznością lokalną, która w ten sposób może wyartykułować swoje potrzeby. Jest to również doskonała forma aktywizacji, integracji środowisk lokalnych, wpływająca na pogłębienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta i kreowanie jego wizerunku. Projekt uchwały szeroko omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta, Integracji Europejskiej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Pani radna Barbara Oliwiecka pragnie zabrać głos. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, dobra wiadomość dla budżetu obywatelskiego, dla tych, którzy chcą złożyć wniosek, jest taka, że jest wzrost kwoty przeznaczonej na realizację zadań z 3 800 na 4 200. Nie wiem, czy to wynika z ustawy, czy to z tych procentów. Tak, bo to ustawa określuje, jaki procent, jakich wydatków ma, stanowi wartość budżetu obywatelskiego, ale
no, w dobie inflacji, drożyzny, to jest dobra wiadomość. Natomiast ja składam dwa wnioski w imieniu Klubu Radnych Polska 2050. Dwa wnioski dotyczące regulaminu. Są zapisy, które dla nas są bardzo kontrowersyjne i niepotrzebne. Pierwszy z nich, szanowni państwo, to już próbuję go, mówię o tym od początku, kiedy się pojawił, czyli od kilku lat, dotyczy weryfikacji projektów. Rozdział 6, dopuszczenie projektów pod głosowanie, paragraf 6, punkt 1 mówi tak. Po zakończonej weryfikacji i opiniowaniu projektów karty weryfikacji zostają przekazane do prezydenta miasta Kalisza, który decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu pod głosowanie. Szanowni państwo, o tym, czy projekt spełnia wszystkie wymagania, kryteria, czy jest możliwy do zrealizowania, czy jest dobrze zabudżetowany, decydują merytoryczne komórki miasta. Ja jestem przekonana, że naczelnicy wydziałów, że zespół, który nad tym pracuje, zna miasto, wie, co może być zrealizowane. Jeżeli ma jakieś wątpliwości, może się na każdym etapie skonsultować z panem prezydentem. Natomiast na tym powinna się zakończyć opinia i weryfikowanie projektów. Nie może być takiej sytuacji, że projekt, który ma opinię Wydziału Miasta, trafia do prezydenta i prezydent jednoosobowo, uznaniowo, a ma taką możliwość, może powiedzieć, tego projektu nie realizujemy. Mimo, że opinia jest pozytywna. Ale ten zapis mówi również o tym, że może dać do realizacji projekt, który niekoniecznie ma opinie wszystkie pozytywne. Dlatego wnioskuję o usunięcie tego zapisu i zachowanie tylko tej merytorycznej oceny Wydziału Miasta. To jest mój pierwszy wniosek. Ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście prezydent na etapie odwołań, tak stanowi regulamin, ma prawo do weryfikowania, tak? Więc jest narzędzie takie, że jeżeli by prezydent chciałby się bliżej przyjrzeć o opinię, ocenie projektów, ma taką możliwość oczywiście. Natomiast drugi wniosek dotyczy załącznika 7, czyli harmonogramu realizacji całego budżetu obywatelskiego. I tam jest termin głosowania. Niezrozumiałe jest dla nas to, że głosowanie tradycyjne, papierowe, trwa od 9 do 13 października, a internetowe od 9 do 20 października. Ja, szanowni państwo, przeglądałam regulaminy budżetów obywatelskich z kilku miast. Nigdzie nie znalazłam takiego zapisu. Miasta różnie organizują głosowanie. Czasami jest tak, że jest głosowanie tylko internetowe, a elektroniczne, a jest jeden dzień wyznaczony, tak jak wybory, gdzie są lokale wyborcze powołane do tego celu i jest głosowanie. Czasami jest tak, że głosowanie tradycyjne rozpoczyna się później, bo pewnie wymaga większego przygotowania, ale zawsze kończą się tego samego dnia. Szanowni państwo, to jest bardzo nietransparentne. Mi na to zwróciły uwagę osoby, które zbierały podpisy papierowo. I mówią wprost, to jest nietransparentne, bo to oznacza, to stwarza taką możliwość, że kiedy ja oddam głosy papierowe, one mogą być przeliczone, a wiadomo, zanim zakończy się głosowanie elektroniczne. A wiadomo, że projekty konkurują ze sobą i jak sobie prześledzimy, jakie liczby głosów decydują o tym, czy dany projekt wejdzie, to naprawdę trzeba tu zachować wszelkiej transparentności. Dlatego jako Klub Radnych wnioskujemy o zamianę terminu głosowania tradycyjnego który jest określony na 9-13 października 2023 na 9-20 października 2023 roku, tak jak trwa głosowanie elektroniczne. Bardzo proszę radnych, to naprawdę są zmiany, które ułatwiają i myślę, że ulepszają ten budżet obywatelski, dlatego bardzo proszę radnych o poparcie tych wniosków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, za chwileczkę też ogłoszę 5 minut przerwy, ale mam takie pytanie, jeżeli chodzi o kwestie związane z wnioskami pani radnej. Czy one były też na komisji poruszane? Były poruszane na komisji. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czyli jest to powielenie po prostu wniosku. Panie radny, po przerwie. 5 minut dajmy. Proszę bardzo. To jedno zdanie, ale dosłownie jedno zdanie, żeby nie było, że... Ja przepraszam bardzo, bo jak usłyszałem wypowiedź koleżanki, no poraziło mnie to, że
że koleżanka proponuje coś takiego, że pracownicy zatrudnieni przez prezydenta mają odebrać jego uprawnienia do tego, żeby po prostu on mógł decydować. Więc no naprawdę cedowanie na osoby, które mają służyć doradztwem prezydentowi, mają być ważniejsze niż decyzja prezydenta. No, porażające, przepraszam. Dziękuję bardzo. 5 minut przerwy ogłaszam.
Thank you.
Szanowni Państwo radni, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo radni, zaproszeni goście, Panie Prezydencie, proszę o zajmowanie miejsc. Wracamy na swoje miejsca. Państwo radni zasiadają. Szanowni Państwo, zapraszamy. Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie 62. sesji Rady Miasta Kalisza. Prosiłbym o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Dziękuję bardzo. W chwili obecnej na sesji jest obecnych 19 radnych. Szanowni Państwo, przed przerwą zostały zgłoszone dwa wnioski pani radnej Barbary Oliwieckiej. Rozumiem, że są one już opracowane. Przechodzimy do głosowania. Wniosek pierwszy, wniosek formalny radnej Barbary Oliwieckiej dotyczącej usunięcia w rozdziale 6, paragrafie 6, ustęp 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2024 rok. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem pani radnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Osiem głosów za wnioskiem, 11 przeciw. Wniosek nie został przyjęty i przechodzimy do kolejnego wniosku pani radnej. Wniosek formalny radnej Barbary Oliwieckiej dotyczący zmiany terminu głosowania tradycyjnego w załączniku nr 7 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok z 9-13 października 2023 roku na 9-20 października 2023 roku. Kto jest za wnioskiem pani radnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 8 głosów za, 11 przeciw. Dziękuję. Wniosek nie przeszedł.
Szanowni Państwo, przechodzimy w takiej sytuacji do głosowania nad projektem całej uchwały w chwili obecnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, sześć głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Strony 76 do 158 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2023 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawki do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 23 i 28 marca. Projekt uchwały wraz z autopoprawką numer 1 w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały Komisje Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, a także Komisja Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? No to proszę, niech pan zabiera głos. No, całość, to proszę teraz, tak. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj mamy tą drugą autopoprawkę do budżetu. Nie ukrywam, że na komisji rozwoju tej autopoprawki nie mieliśmy, dlatego mam kilka pytań w sprawie tej autopoprawki. Mianowicie pani skarbnik, bo ja wiem, że pani skarbnik odpowie na to pytanie, więc bezpośrednio się zwracam do pani skarbnik. Zdejmujemy 900 tysięcy z zadania przebudowy dróg manewrowych i placu przy ulicy 3 Maja z Polskiego Ładu. Bardzo bym prosił, z jakiego powodu i co się stanie z tą kwotą? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to jest, zwiększamy dochody o 1 400 000. I to też jest z tytułu, tak jak to widzę, z tytułu dochodów od osób prawnych, fizycznych i od podatków od nieruchomości. Też bardzo bym prosił, żeby pani przedstawiała tutaj informacje dokładnie z jakiego tytułu mamy to 1 400 000, czy to jest od podatków od nieruchomości, czy to jest innego tytułu, bo to tak jest napisane, że po prostu nie wiadomo dokładnie z jakiego tytułu. Jeśli dostanę oczywiście te informacje, to będę miał kolejne pytania, bo to wszystko od tego zależy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, prosiłbym o udzielenie odpowiedzi panu radnemu. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Omówię może autopoprawkę numer 2 w związku z zapytaniem pana wiceprzewodniczącego. Otóż zaistniała konieczność i potrzeba dokonania zmiany w budżecie miasta Kalisza. W związku z tym przygotowaliśmy taką autopoprawkę. Ona była omówiona dopiero na Komisji Budżetu. Tą autopoprawką zwiększamy kwotę dochodów i wydatków o kwotę 500 tysięcy złotych. Po wprowadzeniu tej zmiany dochody budżetu Kalisza na 2023 rok wyniosą 727 271 152 złote 65 groszy, a wydatki 763 327 487 złotych 89 groszy. Natomiast deficyt nie ulega zmianie. Tej zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadaniu przebudowa dróg manewrowych placu przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Ta kwota dofinansowania do tego zadania wynosi 1 400 000 złotych, pozyskana z wpływów z podatku od nieruchomości. Dodatkowo, aby zapewnić prawidłowe finansowanie tego zadania ze środków pochodzących z dofinansowania z Polskiego Ładu,
To jest wstępna promesa podpisana o numerze 2 na 2021 na 4738. Obejmuje środki w wysokości 900 tysięcy złotych, które przenosimy zgodnie z tą podpisaną, otrzymaną promesą na 2024 rok. Odnośnie zmian w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, ta kwota 1 400 tysięcy złotych. Ten plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok był przygotowywany przed podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które miałyby obowiązywać od 2023 roku. Uchwałą Rady Miasta dopiero 24 listopada 2022 roku, a przypominam, że projekt budżetu był przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie ustawowym do 15 listopada. Ta uchwała została wprowadzona 24 listopada. Określa ona roczne stawki podatku od nieruchomości. Stawki te, przypomnę, określono na poziomie stawek ogłoszonych w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie kształtowania się górnych granic stawek kwotowych na 2023 rok. Ponadto obniżona została do stawki jak od gruntu pozostałych i stawka od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Ta uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2 grudnia ubiegłego roku i weszła w życie 1 stycznia 2023. Biorąc pod uwagę przedmioty opodatkowania znajdujące się w ewidencji podatkowej urzędu, to jest grunty i budynki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz stawki obowiązujące w 2023 roku, po ponownym przeliczeniu możliwych do uzyskania dochodów zasadnym jest zwiększenie planu dochodów z tego tytułu na 2023 rok. Przypominam, że dochody, które uzyskaliśmy z tego tytułu, z podatku od nieruchomości w 2022 roku, tutaj poziom wykonania 104%, wynosiły one 72 767 885 zł. Natomiast teraz plan na 2023 rok, po wprowadzeniu tej kwoty 1 400 tysięcy będzie poziom tego planu i z tego tytułu to 83 170 tysięcy złotych. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie przebudowa dróg manewrowych i placu przy ulicy 3 Maja w Kaliszu, pierwsze postępowanie zostało unieważnione przez zamawiającego na podstawie artykułu 255 ustawy, ponieważ cena najkorzystniejsza oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. W dniu 21 marca bieżącego roku otwarto drugie postępowanie pod tytułem zaprojektowanie i wykonanie zadania plac przebudowa dróg manewrowych i placu przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Wpłynęły 4 oferty, z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę wyższą od zaplanowanej w budżecie. Powyższe zmiany pozwolą na rozstrzygnięcie tego postępowania, wyłonienie wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, to jeżeli ja mogę sobie udzielić tutaj głosu, to chciałbym zadać dwa pytania związane właśnie z tym przetargiem. Pierwsze, czy mam rozumieć, że cały projekt w związku z tym będzie rozłożony na okres wieloletni? To jest tak? To jest, bo trafia do wieloletniej... Do 2024 roku. Do 2024. I drugie pytanie, czy nadal w tym projekcie są uwzględnione środki rządowe z Polskiego Ładu? Bo tutaj mamy tytułem zmniejszeń. Czy one są nadal uwzględnione? Tak, oczywiście. Łączna wartość tego zadania wyniesie 7 040 000 zł i będzie to zadanie realizowane w 2023 roku i w 2024 roku. Dziękuję bardzo. Pan radny Eskandarwich ad vocem. Dziękuję bardzo za informację, pani skarbnik. Natomiast, o ile dobrze pamiętam,
to dochody z tytułu podwyżki z podatków od nieruchomości zgodne z tą nową uchwałą dużo więcej niż 1 400 000 jest. Bo pamiętam, że wprowadziliśmy do budżetu chyba już w grudniu około 12 milionów złotych więcej niż poprzedniego roku z racji, że właśnie ta uchwała została w listopadzie podjęta, o ile dobrze pamiętam. Więc to 1 400 000 to musiałoby jakby dodatkowo się pojawić. Więc pytanie jest tego typu, panie skarbnik, skoro wówczas wprowadziliśmy do uchwały budżetowej ponad 12 milionów złotych z tytułu podatków od nieruchomości, to dlaczego wówczas to 1 400 000 nie wprowadziliśmy do budżetu, tylko dzisiaj? To jest to jedno pytanie. Druga moja uwaga, że państwo podwyższają dzisiaj kwotę na zadaniu na remont ulicy 3 Maja, może nie ulicy, tylko placu manewrowego przy targowisku na 3 Maja. Dwa przetargi były ogłoszone. O ile dobrze pamiętam, jeden był rozstrzygnięty 13 lutego i najtańsza oferta wówczas była na 7 335 tysięcy z hakiem. To ten przetarg został unieważniony i został ogłoszony drugi przetarg. Ta firma wtedy, kiedy dała najniższą, to oczywiście mówiono, że kwota jest zbyt wysoka, a nie mamy tyle kasy, więc ogłaszamy kolejny przetarg. W kolejnym przetargu, który został rozstrzygnięty 21 marca tego roku, to najniższa oferta jest na 6 950 000 i państwo chcą rozstrzygnąć już ten przetarg z racji, że już cena trochę spadła. To ja mam taką propozycję, może unieważnić jeszcze raz ten przetarg, ogłosić po raz trzeci, a może jeszcze raz zaoszczędzimy trochę kasy na tym zadaniu, bo o ile mi wiadomo, to właśnie na rynku budowlanym jest stagnacja i firmy już chętnie startują w tych przetargach. Być może uda się jeszcze raz zmniejszyć tą kwotę na tym zadaniu. Natomiast pani skarbnik, jeszcze w wieloletniej prognozie finansowej pani zabezpiecza w dwóch budżetach środki finansowe na 7 040 000 zł, 3 600 000 w tym roku, 3 440 000 w przyszłym roku. Co nam daje ponad 7 040 000. A najniższa oferta, którą państwo chcą wybrać, to jest na 6 950 000. Różnica jest 90 000. Na co pójdzie to 90 000, które pani zabezpiecza więcej niż na tym zadaniu? Czy państwo już z góry wiedzą, że temu wykonawcę trzeba będzie dokładać? Czy to 90 000 jest na inny cel? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, proszę. Panie wiceprzewodniczący, wydawało mi się, że pełną informację odnośnie zwiększenia podatku od nieruchomości podałam przed momentem, ale jeszcze przypomnę. Projekt budżetu przekazaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej 15 listopada ubiegłego roku. Natomiast uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została, gdzie określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, została wprowadzona, uchwalona 24 listopada, czyli na sesji listopadowej. Natomiast dzień wejścia w życie to 1 stycznia 2023 roku. I tutaj ponownie przeanalizowaliśmy wartości kształtowania się i planowane wartości podatku od nieruchomości, w tym też bieżący rok, jak
kształtuje się to wykonanie. Zresztą każdorazowo mam tutaj analizę, począwszy od 2016 roku, wcześniejsze okresy też tak wykazywały zawsze ten wysokości wykonanie podatku od nieruchomości było powyżej 100% i tak to jest w tych pierwszych miesiącach. Była też potrzeba, rozumiemy, rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Dwukrotnie już rozstrzygnęliśmy. Rozumiem, że zależy nam na tym, żeby to zadanie było realizowane. I te informacje, które też tutaj przytoczył pan wiceprzewodniczący, otóż to pierwsze postępowanie, rzeczywiście cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą złożyliśmy jako zamawiający, a to drugie było, teraz było otwarcie drugiego postępowania 21 marca. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje. Natomiast myślę, że szczegółowe informacje, czy o tym, czy będziemy jeszcze, co dalej z tym postępowaniem przetargowym i zabezpieczeniu środków. Myślę, że wydział merytoryczny jest pani Dagmara Pokorska, może tutaj mnie wspomóc w takich szczegółowych informacjach dotyczących tego właśnie przetargu. Proszę bardzo, pani naczelnik, zapraszam. Szanowni Państwo, tak uzupełniając jeszcze, co tutaj powiedziała pani skarbnik, chciałabym też sprostować, bo my nie mieliśmy rozstrzygnięcia pierwszego, drugiego przetargu, było tylko otwarcie i przetargi pierwszy został unieważniony, natomiast drugi przetarg jest w trakcie procedowania. W pierwszym postępowaniu przetargowym były trzy oferty, no jednakże ta, która była najkorzystniejsza, okazało się, że była też źle złożona, tutaj nie zgadzał się termin polisy, czego nie można było ani poprawić, ani wezwać tutaj oferenta do wyjaśnień. Dlatego też słusznie została unieważniona, gdyż mieliśmy realną szansę na to, że jeżeli jeszcze raz postępowanie przetargowe ogłosimy, to albo będą też, no bo ceny też troszeczkę spadają niższe, albo przynajmniej porównywalne i nie musielibyśmy wyłaniać oferenta z wyższą kwotą. Natomiast drugie postępowanie przetargowe potwierdziło nasze tutaj przypuszczenia i pokazało, że doszedł jeszcze jeden oferent, ale też ta cena wyjściowa jest niższa niż nawet ta najkorzystniejsza, która no była w pierwszym postępowaniu przetargowym. W tej chwili nie ma takiej możliwości, żebyśmy jeszcze raz puszczali postępowanie przetargowe, dlatego gdyż polisa określa termin, w jakim postępowanie przetargowe, znaczy przepraszam, nie polisa, tylko promesa z Ładu Polskiego, określa nam termin, w jakim my musimy no to postępowanie ogłosić. Więc już nie ma takiej możliwości. Natomiast też tak mamy do programu funkcjonalno-użytkowego dołączony szacunkowy koszt i ten szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia też oscyluje według tutaj tych kwot oferowanych przez wykonawców. To też pokazuje i potwierdza, że no nie są to kwoty no nieadekwatne do zakresu prac, jakie tutaj są w programie funkcjonalno-użytkowym określone. Co z tą różnicą? 90 tysięcy. 90 tysięcy, proszę Państwa. Oprócz wykonania robót budowlanych są wszelkie nadzory. My też musimy uzyskać pozwolenia i nadzory, czyli jest nadzór archeologiczny, drogowy, konstrukcyjno-budowlany, jest inspektor nadzoru sanitarnego, elektrycznego. Więc to są środki, które muszą być zabezpieczone zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. W przyszłym roku tych środków nie mieliśmy. A w związku z przesunięciem też zamówienia trochę nam się o miesiąc przesunął termin, więc też zabezpieczamy w przyszłym roku. Na razie inspektorów nie mamy wyłonionych, będzie zapytanie ogłoszone, więc może się pojawić też jakaś tam oszczędność z tego tytułu, ale dzisiaj nie mam, mam tylko szacunki na tych inspektorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziomka, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szacowna Rado. Ja chciałem tutaj do wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego Eskana
Ja rozumiem, że ten trzeci przetarg, gdy pan wspominał odnośnie rynku, to raczej traktować musimy jako żart zbliżającego się 1 kwietnia, bo chyba tak pan to rozumie, chyba tak, czy nie? Bo ja tak to zrozumiałem i chyba tak trzymajmy się tego, bo to po prostu jest troszeczkę niepoważnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Eskandar Wich ad vocem. Szanowny panie radny, tu nie ma żadnych żartów. Absolutnie, bo skoro jeden przetarg został unieważniony, a w drugim przetargu wygrała inna firma z inną ceną i pomimo, że nie mamy tyle środków finansowych zabezpieczonych, a jednak dokładamy, to rodzi się pytanie, dlaczego po raz pierwszy nie rozstrzygnęliśmy, tylko po raz drugi. Tak? Jeśli tak, no to może po raz trzeci ogłosimy i może będzie się taniej. To gdzie jest tu żart, panie radny? Bo być może zaoszczędzimy jeszcze 200 tysięcy złotych, panie radny. To ja wiem, że na wszystko macie odpowiedź. Terminy, promesy, ja to wszystko rozumiem. Natomiast to 90 tysięcy złotych zabezpieczonych jakby na nadzory. Dodatkowo. My jeszcze nie wiemy na co. Przed chwilą powiedziała to pani. Tak, jakiś nadzór, jakiś tam to wszystko rozumiem. Pamiętajmy, że to zadanie jest podzielone na 2 lata, tak? Więc dzisiaj zabezpieczamy 90 tysięcy więcej. Mam tylko obawy z doświadczenia, żeby nie było tak, że wygrywa firma X, a później w trakcie realizacji projektu dokładamy kolejne środki, bo inflacja, bo płace poszły w górę. Jeszcze inne. Tak było ze schodami. Szanowni Państwo radni, ale panie radny, dyskutujemy z mównicy, ja a nie przykrzykujemy się. Mówię, jak to jest. Ja wiem, że Państwo się denerwują, jak ktoś czyta budżet. Ja wiem, że Państwo się denerwują, jak ktoś ma jakąś minimalną wiedzę. Ja to wiem, ja to rozumiem, że Państwo się denerwują. Najlepiej, żebyśmy niczego nie czytali, najlepiej, żebyśmy w ogóle się nie interesowali, najlepiej, żebyśmy w ogóle nie zadawali pytań, to byłoby wszystko jest dobrze, byśmy byli kochani, byśmy byli po prostu w waszych oczach najlepsi koledzy. To wtedy byście klepali nas po ramieniach, jacy jesteście fajni. Nie, tak nie będzie. My będziemy pytać, będziemy czytać, będziemy proponować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a ja bym proponował jeszcze zrozumieć. To będzie bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, żebyśmy to podsumowali, panie radny, panie przewodniczący, trzeciego przetargu nie będzie ze względu na terminy związane z promesą rządową. Jeżeli chodzi o więcej o 90 tysięcy, chodzi o zabezpieczenie środków na nadzory, które dotyczą również tej inwestycji. Czy mają Państwo jeszcze inne pytania? Jeżeli nie, szanowni państwo, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwanaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 7 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki numer 1. Przechodzimy do autopoprawki numer 2. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosujemy autopoprawkę numer 2. Państwo radni. Dziękuję bardzo. 11 głosów za, nie ma głosów przeciw, 8 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki. I przechodzimy do głosowania uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jedenaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu 16. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043.
strony 159-195. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawki do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 23 i 28 marca. Są one związane z autopoprawkami do budżetu. Projekt uchwały wraz z autopoprawką nr 2 w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki nr 1. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jedenaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki nr 1. Teraz proszę o przegłosowanie autopoprawki nr 2. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jedenaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki nr 2. Proszę również o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jedenaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Przechodzimy do punktu 17. Rozpatrzenie skargi pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Petycja została rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach oraz ustawą o samorządzie gminnym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. O głos poprosiła pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, to jest punkt, który wszedł dzisiaj przy rozszerzaniu porządku obrad, dlatego domyślam się, że nie wszyscy mieli czas i okazję zapoznać się z tym punktem, a jest to bardzo ważny temat, który jest poruszany. Autor petycji zwrócił się do nas, ale wiem, że zwracał się też do wielu, wielu samorządów w Polsce z takim apelem, że w przestrzeni publicznej, w naszej świadomości społecznej bardzo dużo jest mitów odnośnie właśnie transplantacji tkanek, narządów, komórek. No i oczywiście takich fake newsów i autor petycji zwraca się z taką prośbą, żeby pewne rzeczy uporządkować, żeby również włączyły się w to samorządy, bo gdzieś ciągle brakuje takiej pewnie kampanii centralnej. My to przychyliliśmy się do tej petycji i jako Komisja Skarg, Wniosków i Petycji złożyliśmy wniosek do prezydenta o to, żeby no właśnie podjął działania w celu zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie poprzez na przykład uhonorowanie 26 października, kiedy jest obchodzony Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, poprzez na przykład jakąś akcję informacyjno-edukacyjną albo na przykład dołączenie takich jakichś ulotek informacji, wspomnienie o tym podczas Białych Sobów. To jest, pragnę nadmienić, że w Kaliszu również mamy takie bardzo głośne, medialne, nawet były sprawy nagłaśniane osób, dzieci, które miały przeszczep serca. Także to nie jest sprawa taka bardzo odległa, jak nam się wydaje i mam nadzieję, że Urząd Miasta w ramach jakichś tam swoich możliwości zaplanuje taką kampanię informacyjną. Wnioskodawca tej petycji, autor petycji prosił, żeby na stronie miasta pojawiały się takie informacje.
Natomiast oczywiście tutaj absolutnie nie będziemy ingerować w żaden sposób, jak prezydent podejdzie do tego tematu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, pan radny Dariusz Godziński, ad vocem? Temat ważny i poważny, 100% poparcia, 100% racji, ad vocem tylko do ostatniego zdania, że nie będziemy ingerować w formę tej promocji. Będziemy, błagam, nie chcemy żadnego billboardu, autobusu, przystanku, samochodu, że Krystian Kwiatkowski popiera transplantację. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze... Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję serdecznie Państwu radnym za przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, panowie przewodniczący. Przechodzimy do punktu 6. Informacje i sprawozdania za 2022 rok. Szanowni Państwo, kompleksowo informacje i sprawozdania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Straży Miejskiej Kalisza, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2022 rok, a także sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu przyjęła Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjęła Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, która wraz z Komisją Budżetu i Finansów przyjęły do wiadomości sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2022 rok. Czy mają Państwo uwagi do wyżej wymienionej informacji i sprawozdań? Jeżeli nie, stwierdzam ich przyjęcie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie informacji prezydenta miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach, w których mowa w artykule 36 ust. 1, 3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 503 ze zmianami, strona 467. Przedmiotową informację przekazano Państwu w papierowej wersji materiałów sesyjnych oraz w systemie e-sesja. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji. Przyjęcie informacji o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w 2022 roku przez prezydenta miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych z strony 468-471. Z informacją zapoznały się komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji. Przyjęcie sprawozdania Kaliskiej Rady Seniorów z działalności za 2022 rok. Ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta Kalisza wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Głos w sprawie odpowiedzi na interpelację chciała zabrać pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. A później pan radny Marcin Małecki i pan radny Dariusz Godziński. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko mam takie jedno pytanie i może zwrócenie uwagi, bo 10 marca 2023 roku jako Klub Radnych Polska 2050 złożyliśmy do pana prezydenta taki wniosek, propozycję o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie w Kaliszu programu zdrowotnego profilaktyki wczesnego wykrywania chorób tarczycy wśród mieszkanek Kalisza. Tu warto nadmienić, że
kobiety 8 razy częściej chorują na tarczycę niż mężczyźni. Program proponowaliśmy, żeby obejmował kobiety w wieku 30-60 lat i jakby pełny pakiet badań, czyli poziomu TSH, FT3, FT4, USG, a także stężenia przeciwciał przeciwko anty-TSHR. To jest bardzo ważny program. Wiem, że wiele kobiet też zwracało się i do mnie, i do radnej Magdaleny Walczak i mieliśmy bardzo dobry odbiór, że faktycznie takie badania są potrzebne, bo choroby tarczycy są bardzo podchwytliwe, trudne do zdiagnozowania i często kobiety się leczą na i diagnozują na wiele innych chorób, podczas gdy okazuje się, że to mały motylek, który mamy w organizmie, może nie domagać. Dlatego, ale właśnie w tym punkcie się zwróciłam, bo do tej pory nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od pana prezydenta, a to już ponad 14 dni minęło. I druga odpowiedź, ale tu myślę, że jeszcze mamy czas, chociaż, bo to już jest taka obywatelska petycja, takie pismo do pana prezydenta. Ważne z punktu widzenia nawet dzisiejszych obrad sesji, dotyczące skweru praw kobiet imienia Marii Konopnickiej. Dzisiaj po raz kolejny zostało ściągnięte Rondo Praw Kobiet, uchwała, która miała nadawać właśnie tą nazwę, między innymi tą nazwę. Natomiast my tutaj zwróciliśmy się do pana prezydenta z takim wnioskiem, jako zupełnie oddolna grupa obywateli, żeby wrócić do pomysłu, który był składany 8 marca 2021 roku, żeby uhonorować tą nazwą skwer przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Na to też nie mamy odpowiedzi, a wczoraj pani rektor potwierdziła, że wyraża zgodę jako właściciel terenu na to, żeby ta nazwa się żeby ten skwer nosił taką nazwę. Także na te dwa pisma, tu jako klub radny, a tu jako grupa obywatelska, czekamy na odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, bo rzeczywiście 14 dni państwo ten pierwszy wniosek a propos chorób składali jako interpelację? Panie przewodniczący, to był wniosek nasz jako klubu radnych. Nie, bo dlatego, dobrze, rozumiem, bo interpelacja 14 dni, a tutaj, no okej, okay, dobra. Tak, to był wniosek, ale no może... Ale nie, to spokojnie. To jest odpowiedzi na interpelację, panie prezydencie, to jest ważny temat, dobra, więc się przypominamy. Mamy też świadomość, że jest to może złożony temat, ale... Nie, dlatego się dopytywałem, bo mam informacje po prostu, że są na bieżąco odpowiedzi na interpelacje udzielane i dlatego się... Bo trochę się zaniepokoiłem, ale... Forma to nie była interpelacja, ale wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście. Ja chciałem w odpowiedzi na moje interpelacje ustosunkować się i przypomnieć jeszcze raz dwoma tematami. Pierwszy temat dotyczy niekończącej się opowieści, czyli ulicy Sulisławickiej. I chciałem, panie dyrektorze, przypomnieć się, zaapelować, prosić o to, żeby tą ulicę gruntownie wyremontować. Moja prośba jest też, żeby ewentualna modernizacja tej ulicy rozpoczęła się od odcinków, które jego wymagają, czyli od strony Zagorzynka, nie od strony Sulisławic, gdzie ta nawierzchnia jest w zasadzie w idealnym stanie. Dwa razy w tygodniu te dziury, bodajże wczoraj, dwie kolejne dziury zostały gdzieś tam tym asfaltem zasypane. Z kolei w okolicach Grąd znowu wszystko, że tak powiem, wymaga modernizacji. Tam w dwóch miejscach została chyba powłoka bitumiczna założona w połowie ulicy i ta powłoka się sprawdza. W tych miejscach faktycznie nie ma dziur, więc może jest to pomysł chociaż na chwilę, żeby jeżeli nie będziemy jej poszerzać, modernizować, bo plany są inne, żeby chociaż taką powłokę założyć na całości, czyli od strony Gron w stronę Sulisławic. Bo ten odcinek, to 3/4 ulicy jest cały czas w dziurach, a z tego co dostałem w odpowiedzi, państwo planują modernizację i przebudowę tej ulicy od odcinka Sulisławic, gdzie ten asfalt jest no naprawdę w bardzo dobrym stanie w stosunku do reszty. Także moja prośba, apel o to, żeby to przemyśleć jeszcze raz i ewentualnie też
wykorzystać ten odcinek, sprawdzić, który w tej chwili został w miarę zrobiony i on się nie rozsypuje. Już to rok, że tak powiem, dosyć dobrze wygląda. Drugi temat dotyczy Parku Miejskiego i też odpowiedzi na moją interpelację i obecnego stanu. Chodzi o te tablice informacyjne przy KTW Park. Ja dostałem zapewnienie, że tam będą częstsze patrole Straży Miejskiej. Z tym jest różnie akurat, no, w różnych godzinach tam jestem i strażników miejskich nie widuję, ale nie o tym chodzi, bo ja od początku nie wierzyłem, że strażnicy są w stanie upilnować tablicę. Miał być jakiś tam monitoring założony, czasowy, nieczasowy. W każdym razie skutek jest taki, że ponownie te tablice są pomazane, a były to tablice zupełnie nowe chyba robione. Koszt jest dosyć chyba spory, bo to nie jest zwykły plakat, tylko specjalna powłoka. Także apeluję o monitoring tak naprawdę, bo czynnik ludzki tu nie pomoże. Wiadomo, że strażnicy nie będą 24 godzin spędzać przy tych tablicach. Moja prośba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Godziński. Dziękuję serdecznie. Chciałbym w odpowiedziach na udzielone mi odpowiedzi na interpelację wrócić do dwóch tematów. Pierwszy to już poruszany tutaj często i gęsto temat tych sondaży prezydenckich z naszych podatków opłacanych. Chciałem powiedzieć, że przeczytałem te 20 pytań i czytam różne odpowiedzi. Tam prezydent się pyta mieszkańców, czy chcecie na Boże Narodzenie wystrój świąteczny w mieście. Mieszkańcy odpowiadają: tak, chcemy. Czy chcecie podwyższanie podatków? Mieszkańcy odpowiadają: nie, nie chcemy. Czy boicie się wzrostu rat kredytów, ci co mają? No tak, my się boimy, że te kredyty nam rosną. Czy chcecie zrezygnować z budżetu obywatelskiego? Nie, nie chcemy. Chcemy, żeby został nam ten budżet obywatelski. Chcecie darmowej komunikacji? Tak, chcemy darmowej komunikacji. Chcecie więcej płacić za strefę parkowania? Nie, nie chcemy więcej płacić za strefę parkowania. A lubicie żyć w swoim mieście? Tak, lubimy. A prezydenta lubicie? No tak, pół na pół. Mój jedyny komentarz do tego jest taki, że albo to są najgłupiej zmarnowane pieniądze w tej kadencji, albo jest coś, o czym nie wiemy i w przyszłości dopiero państwa rozliczymy. Być może dysponujecie innymi opracowaniami, innymi analizami, macie inne odpowiedzi na inne pytania. To, co państwo udostępnili publicznie, no to jest obraz wielkiej, żenującej sprawy. Natomiast w odpowiedzi na tą interpelację umknęło państwu jeszcze, pewnie przypadkowo, jeszcze jedno moje pytanie. Czy teraz badania sondażowe prowadzone z treści, ewidentnie to jest kolejny sondaż prezydencki, kolejny sondaż ratuszowy, czy teraz w styczniu, w lutym prowadzone te badania w tym roku są osobno jeszcze jakoś płacone? Czy to jest z tamtego roku jeszcze z tych 80 czy tam 90, już nawet nie wiem, tysięcy? Czy jest nowa pula pieniędzy, którą państwo z naszych kieszeni wyjęli i dali tej sondażowni, żeby te badania wam dalej kontynuowali? Proszę o uszczegółowienie odpowiedzi w tym zakresie i podanie ewentualnie kwoty. Drugą sprawą, do której chciałbym wrócić, to cieszę się, że pan prezydent zgodził się ze mną, że te donice z ulicy Śródmiejskiej trzeba usunąć, bo zabierają w stopniu znacznym ciąg ruchu pieszych, przekraczając normy prawne w tym zakresie. Tylko jest już prawie że kwiecień, końcówka marca i tak po tej odpowiedzi pozytywnej nic się nie dzieje, kiedy i w jaki sposób te donice tam znikną, a w jaki sposób zostanie udrożniony ruch dla pieszych, dla rowerzystów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 9, interpelacje. Czy, szanowni państwo, jeżeli pan prezydent, czy też pan wiceprezydent, czy ewentualnie którykolwiek z innych panów zechcą pisemnie udzielić odpowiedzi panu radnemu, byłbym bardzo wdzięczny. A my przechodzimy do punktu 9, interpelacje. Pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. W związku z dyskusją, która przetoczyła się, tak jak co roku, mamy temat dotyczący stypendium Jana Pawła II.
Chciałem tylko jeszcze raz przypomnieć, bo jakby za chwilę przejdę do meritum, odnośnie tego, że to stypendium przede wszystkim ma, jakby bierze dwie składowe. To jest kwestia dochodu, jaka jest dla danego ucznia w rodzinie i jego ocen. Także to stypendium ma za zadanie wspierać przede wszystkim osoby, które są w trudniejszej sytuacji materialnej. Oczywiście też bierze pod uwagę wyniki w nauce. Ale w związku z tym, że była dyskusja, która się przetoczyła, co z uczniami pozostałymi i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym zgłosić taką interpelację do pana prezydenta o przeanalizowanie sytuacji, rozważenie możliwości wprowadzenia, nie wiem, stypendium dodatkowego, nazwijmy to naukowego, czy grantów dla uczniów szkół kalickich. Przede wszystkim mam tu na myśli szkoły średnie. Ci, którzy być może nie mogą się tutaj, jeśli chodzi o stypendium Jana Pawła, nie będą mogli być objęci tym stypendium, a mają bardzo dobre, szczególnie wyróżniające się wyniki w nauce, olimpiady, żebyśmy tych uczniów nie zgubili po drodze. To już kolejny rok, kiedy dyskutujemy o stypendium Jana Pawła II. Natomiast warto być może spojrzeć na tych naprawdę też bardzo uzdolnionych, szczególnie wyróżniających się w nauce, a jakby nie otrzymujących żadnego wsparcia, bo uważam, że nie możemy tych uczniów zgubić, musimy o nich dbać. Chciałem tylko przypomnieć jeszcze, swego czasu składałem taką interpelację dotyczącą też ewentualnych grantów uhonorowania osób, które piszą prace dyplomowe, inżynierskie, doktorskie czy inne tego typu na tym poziomie dotyczące związane z Kaliszem w dowolnej dziedzinie. Bo też warto docenić, że takie osoby pisząc o tym mają duży wkład w rozwój tego miasta i być może na poziomie właśnie już tym uniwersyteckim, tym wyższym naukowym warto coś takiego rozważyć. Podam jeden przykład. W Kaliszu bardzo dużo mówi się o na przykład historii XIX wieku, początek XX wieku, inne, bo rzeczywiście są materiały. Natomiast poza nielicznymi przypadkami, bo nie było tego za dużo, na przykład słabo jest rozpoznany chociażby jeśli chodzi o historię średniowiecze. My się mamy z czego chwalić. Bo proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że jeśli chodzi o dlaczego w Kaliszu jest ulica Sukiennicza, tu patrzę na mojego kolegę Leszka Ziąbkę, bo nie wszystkie miasta w tamtych czasach mogły mieć produkcję sukna i sprzedaż. To był naprawdę duży przywilej, czyli Kalisz był miastem znaczącym. My nie doceniamy Kalisza XIV-XV wiek. Ja wiem, że badania są trudne, bo trzeba znać łacinę. No ale cóż, nauka wymaga poświęceń, więc prosiłbym, żeby pan prezydent rozważył sprawę dotyczącą zarówno uczniów, o którym mówimy o poziomie szkół ponadpodstawowych, a także kwestia jakby takiego stypendium dla osób, które są już na poziomie edukacji akademickiej lub są czynnymi naukowcami badającymi. Wszystko, co związane z Kaliszem. Może to być inżynier, rozwiązania inżynieryjne czy inne. Nieważne. Chodzi o to, że takie osoby są wartością dodaną i wnoszą tematy, które być może miasto będzie mogło wykorzystać, a poza tym, no, jeśli chodzi o historię, będzie to poszerzało wiedzę pozostałych o naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Bezen, proszę. Panowie prezydenci, panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Mam tu interpelację dotyczącą Parku Przyjaźni. Proszę pana prezydenta o zwiększenie atrakcyjności Parku Przyjaźni. Może na to wpłynąć zarybienie znajdujących się tam stawów oraz umieszczenie w nich tablic No Kill. Przypomnę, że co roku odbywają się tam wędkarskie Dni Dziecka. Myślę, że niedużym kosztem zarybienia, około 1000 zł, powiększymy rzeszę ludzi aktywnie spędzających czas wolny w parku, szczególnie dzieci i młodzieży. Tabliczki No Kill oraz wpis o tym w regulaminie parku przyczynić się może do tego, żeby zwiększyć formę rekreacyjną wędkowania poprzez niezabieranie żyjących w tych stawach ryb. Nadmienię, że wcześniej w wielu przypadkach po złowieniu ryby były zabierane przez wędkarzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Radosław Kołaciński. Panie prezydencie, szanowni państwo, pierwsza interpelacja dotyczy
Pytania, kto jest administratorem profilu na Facebooku o nazwie Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza? Chodzi mi o precyzyjne wskazanie z imienia i nazwiska osób lub osoby jednej, która ten profil pana prezydenta prowadzi, to znaczy wpisuje posty, wstawia zdjęcia. Chodzi mi o formę zatrudnienia tej osoby bądź innych osób w kontekście pracy w godzinach popołudniowych. W jaki sposób takie osoby są wynagradzane? Czy jeżeli wykonują pracę w godzinach popołudniowych, to mają płacone nadgodziny? Jeśli nie, to dlaczego? Pełna informacja na ten temat od początku kadencji. Dodam, że można porobić zrzuty z ekranów na profila, tam się wyświetla, kto jest administratorem, będzie bardzo łatwo. Druga interpelacja dotyczy ilości osób zatrudnionych w referacie komunikacji społecznej, promocji i współpracy z miastami partnerskimi w Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza. Taka długa nazwa, ale mamy taki referat. Chodzi mi również o fluktuację tych pracowników od początku kadencji pana prezydenta. W jaki sposób i czy mają ci pracownicy ruchomy czas pracy? W jaki sposób zostają ci pracownicy wynagradzani? Czy tam są również zatrudnione osoby na umowę zlecenia, czy tylko w oparciu o regulamin pracy i regulamin wynagradzania tutaj obowiązujący w Urzędzie Miasta? Trzecia interpelacja dotyczy, kto był pomysłodawcą zrobienia spersonalizowanego takiego kasku ochronnego dla pana prezydenta, z przodu taki granatowy, z przodu z herbem miasta Kalisza, z boku napisane Krystian Kinastowski. Pytanie, kto był pomysłodawcą, ile ten kask kosztował, czy zrobiony był tylko jeden, czy pozostali pracownicy kluczowi Urzędu Miasta posiadają taki kask, jeśli nie, to dlaczego, jaki był klucz robienia tego kasku dla pana prezydenta. Oczywiście pytam w kontekście dzisiaj podwyżek za jedzenie w żłobkach. A jeśli pan prezydent Kinastowski nie zostanie prezydentem, a wszystko na to wskazuje w kolejnej kadencji, to czy wyrzucenie takiego kasku nie będzie marnotrawstwem publicznych pieniędzy? Proszę o odpowiedź. I kolejna interpelacja. To jest interpelacja w sprawie kontynuowania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Szczypiornie. Tak patrzę na pana naczelnika Miłka, że nie będę jej czytał, bo to jest jakby tutaj postulaty mieszkańców. Krótko mówiąc, rok temu dokładnie, 30 marca poprzedniego roku, mieszkańcy dostali odpowiedź, że prace nad tym planem miejscowym pomiędzy ulicą Tylną Wrocławską i ulicą 25 Pułku Artylerii zostaną wznowione w drugiej połowie 2022 roku. No moje pytanie jest takie, na jakim etapie są te prace? Czy ten plan miejscowy jest kontynuowany? Chodzi o to, żeby mieszkańcy nie musieli występować o warunki zabudowy, tylko żeby była dopuszczona tam zgodnie z ich sugestiami zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, ale w oparciu o plan miejscowy. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że niesie to za sobą skutki związane z przygotowaniem infrastruktury, kanałami kanalizacyjnymi czy wykupem gruntów, żeby ukształtować te działki, ale chciałbym wiedzieć, czy ten plan miejscowy jest realizowany. I czy inne plany w Kaliszu też są realizowane i kontynuowane i nie ma zaniechań w tym zakresie, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Skandarbich. Jedno mam na piśmie. Widzę, że pan radny Kołaciński jest zadowolony z siebie. Dobrze, Radku, wróciłeś do formy. Panie przewodniczący, no trzeba rozluźnić trochę atmosferę, spokojnie. Dawno nie zabrałem głosu w tym punkcie, więc mam trzy interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy w sprawie lokali mieszkalnych w zasobach miasta i osób będących na liście oczekujących na przedział mieszkań komunalnych i socjalnych. To interpelacja jest dosyć taka długa, więc nie przeczytam tego, odłożę, tylko sygnalizuję, że taka interpelacja jest. Natomiast dwie pozostałe, no to przeczytam, bo tak mieszkańcy sobie zażyczyli. Pierwsza interpelacja dotyczy, czy to jest w sprawie przebudowy parkingu przy ulicy Zaciszy. W planach wydatków majątkowych Kalisza na 2022 było zaplanowane zadania pod nazwą budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zaciszy 612 wzdłuż ogrodzenia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu na kwotę 130 tysięcy złotych. Jak dotąd tam nic się nie dzieje. Ja tam rozmawiałem z mieszkańcami. Prawie już się witali z gąską, że to już będzie ich parking zrobiony, już będą mieli gdzie parkować. Przecież jak środki są w budżecie, no to
jak może nie zrealizować. Ja mówię, hola, hola, poczekajcie chwilę, bo to nie oznacza, jak środki są zabezpieczone, to oznacza, w 100% będzie zrealizowane. Oczywiście ci mieszkańcy tej okolicy notorycznie zadają pytanie, kiedy w końcu ten parking będzie przebudowany. Zdaję sobie sprawę, że jeden przetarg był ogłoszony i on nie został rozstrzygnięty, ponieważ kwota, która była przeznaczona na to zadanie, jest dużo mniejsza niż kwota, która wynikała z przetargu. Wiem o tym i zdaję sobie sprawę. Natomiast no, mieszkańcy tutaj czekają, panie dyrektorze, państwo prezydenci, czekają, tak? Nie poddają się, cały czas konsultują, cały czas wydzwaniają do radnych, do mnie też wydzwaniają, więc będziemy na pewno tą sprawę pilotować i pilnować. Natomiast druga interpelacja to jest w sprawie przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego między blokami przy ulicy Nowy Świat 25, 27, 29, 31. To jest taki ulubiony temat mojego kolegi radnego Laszeckiego, który zawsze mówi, że nie będziemy budować między blokami jakiś prywatny tam układu komunikacyjnego. Tak przynajmniej na komisjach padła taka propozycja. Natomiast powiem tak, od wielu lat toczy się dyskusja, rozmowy z mieszkańcami tego obszaru w celu modernizacji budowania układu komunikacyjnego między tymi blokami. Nadmienię, że te rozmowy trwają jeszcze od czasu pana prezydenta Pęcherza. Tak, od kilkanaście lat chodzą do wszystkich prezydentów, do wszystkich świętych, nieświętych i mniej świętych, i aktywnych, i mniej aktywnych, i jakoś na razie nic z tego nie wynika. Ale też się nie poddają, tak? Też cały czas mówią, że się nie poddajemy. Przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki rok, gdzie to zadanie będzie zrealizowane. Nadmienię tylko, mieszkańcy odbyli kilkanaście spotkań w terenie z urzędnikami, jak również z panem prezydentem w ratuszu. Też z nimi się spotykałem kilkakrotnie. Efektem tych spotkań było opracowanie wstępnie koncepcji polegającej na wytyczeniu nowej drogi pośrodku terenu między tymi blokami i zabezpieczenie środków finansowych w poprzednim roku budżetowym miasta Kalisza w kwocie 20 tysięcy złotych. Na opracowanie projektu oczywiście. Niestety w tej sprawie nic się nie dzieje, bowiem z moich informacji wynika, że tutaj Wydział Ochrony Środowiska oprotestował ową koncepcję. Być może to jest prawda, być może nie. Być może to jest tylko wymówkę. Nie wiem. Do sprawdzenia. A więc, panie prezydencie, jestem zdanie, żebyśmy szukali rozwiązania tego problemu i proponuję spotkanie z mieszkańcami, może być u pana w gabinecie, może być w terenie, z urzędnikami, żeby opracować taką końcową wersję, która będzie do realizacji i na pewno mieszkańcy będą wdzięczni panu prezydentowi w końcu po kilkunastu latach, że ta ich prośba została wysłuchana i wykonana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja składam interpelacje dwie w imieniu swoim i radnego Piotra Mrozińskiego. Do nas zwrócili się mieszkańcy, wolontariusze, osoby, które regularnie odwiedzają, wyprowadzają psy w schronisku. Zgłosili się z bardzo trudnym tematem i ważnym, że na terenie schroniska coraz częściej spotykają szczury. I gryzonie te są bardzo duże, pojawiają się tam stadami. Jak wiadomo, szczury na wiele sposobów mogą przenosić choroby, w tym niektóre śmiertelne. Wolontariusze mówią, że znajdują je w kojcach, zagryzione. No mają się czym tam żywić. Ale problem szczurów występuje również na sąsiedniej działce, gdzie ponoć znajdują się gniazda. I rozwiązanie problemu wymaga działań zarówno nie tylko w schronisku, ale jak widać również na sąsiednich działkach. I w związku z tym zadajemy pytanie, jak często przeprowadzana była deratyzacja na terenie schroniska w ciągu ostatnich dwóch lat? Kto przeprowadzał deratyzację? Jakie były koszty? W jaki sposób, jakimi środkami były prowadzone te działania?
Jakie środki w budżecie schroniska są zaplanowane na ten cel w tym roku i jakie konkretne działania miasto podjęło względem właściciela sąsiedniej posesji, to jest posesja prywatna, oraz czy w ostatnich latach zdarzały się jakiekolwiek zachorowania wśród zwierząt, które mogłyby pochodzić od szczurów. I druga interpelacja, która już też jest wynikiem właśnie rozmów z tą grupą, to jest, dostaliśmy informację, że część wybiegów jest zamknięta ze względu na to, że jest siana trawa. I oczywiście rozumiemy, że jak są prace prowadzone, jakieś ogrodnicze, ziemne, jakieś inne, to część schroniska może być zamknięta. Natomiast zwrócono nam uwagę, że trawę należy wysiewać nie w marcu, tylko co najwcześniej w połowie kwietnia, na początku maja. I tą opinię potwierdziły nam osoby, które profesjonalnie zajmują się zielenią, również zielenią w mieście, również działkowcy. W związku z tym takie krótkie pytanie, czy z sianiem traw w schronisku nie należało poczekać jeszcze kilka tygodni? Jaki jest koszt tych prac, które są teraz przeprowadzane? Jaki rodzaj trawy jest siany w marcu? I też taka informacja ważna, jak długo będą zamknięte te wybiegi, bo są zwierzęta, są psy, które nie wychodzą na smyczy i tylko te wybiegi są dla nich jedyną okazją do tego, żeby opuścić kojec. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ja tu widzę, że pan dyrektor schroniska, czy odpowie, jaki rodzaj trawy jest siany w marcu? Dziękuję. Oczywiście zostanie na piśmie udzielona odpowiedź, tylko pan dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, chciałbym zauważyć, że kiedy odziedziczyliśmy schronisko po naszych poprzednikach, był tylko jeden nieczynny wybieg, który wymagał ogromnej rekultywacji. W tej chwili w schronisku mamy 13 wybiegów, z czego zamknięte mamy 4. To taka moja pierwsza uwaga w stosunku do pani radnej. Pragnę zauważyć, że zgodnie z... To jest odpowiedź, nie uwaga, bo tu pani radna ma prawo do tego jak najbardziej, żeby pytać. Ale pragnę także zauważyć, że w schronisku zgodnie z wymogami przepisów weterynaryjnych mamy wyłonionego wykonawcę, który regularnie zajmuje się deratyzacją. Obecnie przyjeżdża raz na tydzień. Chciałbym także zauważyć, że wszystkie ogniska dotyczące szczurów na terenie schroniska zostały zlikwidowane. Dziękuję bardzo, ale prosiłbym oczywiście na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Właśnie o trawie nie było. Można? Oczywiście. Szanowni państwo radni, prosiłbym... Pan radny Marcin Małecki zadaje pytanie. Prosiłbym, zadaje interpelację. Prosiłbym o spokój. Dziękuję. Szanowni państwo, w imieniu rodziców dzieci, które odwożą swoich podopiecznych do przedszkola w Parku Miejskim, chciałem się zapytać, czy jest planowana i kiedy modernizacja tych alejek od strony łaziennej w stronę przedszkola znajdującego się w Parku Miejskim. To tyle. Dziękuję bardzo. I pan radny Dariusz Rudziński. Panowie prezydenci, Wysoka Rado. Ja chciałem powiedzieć, właściwie przekazać informację z ostatniego też zebrania sołeckiego z udziałem pana prezydenta, że mieszkańcy Dobrzeca mają naprawdę serdecznie dość zwodzenia ich za nos poprzez dublowanie projektów wykonawczych zamiast wykonywanie tych, które pierwotnie były robione i powinny iść do realizacji. Ta sytuacja dotyczy niekończącej się opowieści z ulicą Dobrzecką i Świętego Michała, kiedy całą poprzednią kadencję był robiony projekt na tą inwestycję i zamiast go dokończyć albo na podstawie dokończonego projektu zacząć pozyskiwać fundusze i przystępować do realizacji, zaczęto nowy proces od początku nowego projektowania przebiegu tej drogi. Natomiast ostatnio dowiedzieliśmy się, że zaprojektowane też z udziałem mieszkańców Rady Osiedla Dobro, sołectwa Dobrzec, boisko wielofunkcyjne wzdłuż ulicy
biskupickiej za szkołą, które miało dobre, uzgodnione z mieszkańcami boisko wielofunkcyjne, część na przebranie się, sanitariat, miejsce na postawienie samochodu. Był kosztorys 1 100 000 zł. Co roku też prosiłem, żeby ten kosztorys, ten projekt do budżetu wprowadzać. Dowiedzieliśmy się, że on też poszedł, nie wiem, do kosza, na półkę, gdziekolwiek indziej, a jest tworzony od początku zupełnie nowy projekt, o czym mieszkańcy nie wiedzieli i nie mają też wpływu na jego kształt i jego finalny efekt. Chciałem powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie wolno tak rolować tych projektów, marnować pieniędzy, że jeden jest rzekomo słaby, to budujemy nowy. Dla mnie są tylko preteksty po to, żeby odsunąć w czasie i zwieść za nos kolejne osoby, a nic dla tego osiedla i dlatego sołectwa nie robić. I ja bardzo mocno chciałem zaprotestować przeciwko temu i dopominam się, żądam konkretnych dat. Kiedy będzie rozpoczęta przebudowa ulicy Świętego Michała do Brzecka? Kiedy nastąpi wybudowanie boiska, którego historia od zamiany gruntów bardzo problematycznej już tak wykonawczo trwa od 2013 albo 12 roku, a mieszkańcy Dobra i mieszkańcy Dobrzeca chodzą za tymi dwiema sprawami już tak naprawdę od pewnie dziesięcioleci. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 10. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Radosław Kołaciński, proszę. No pan radny Darwich to jest chyba potrójnie zadowolony dzisiaj z siebie, ale to zostawiam. Natomiast mam takie zapytanie i bardziej chyba do prawników czy do kancelarii. Chodzi mi o te papierowe wersje wszelkiego rodzaju zaproszeń, które radni dostają. Mówię związanych z funkcjonowaniem rady. No bo oprócz tego, że w formie elektronicznej, no ja wyrażałem akces, żeby dostawać wszystko w formie elektronicznej. Dostajemy w formie papierowej. Ja też jako przewodniczący Rady Osiedla Zagorzynek dostaję również zaproszenie na sesję. No z tego powodu, że jestem tam przewodniczącym, a tu jestem radnym, żeby to jakby połączyć, bo szkoda tego papieru. I czy jest jakaś wyjście prawne, bo ja wiem o tym, że powinno być w skuteczny sposób powiadomiony, proszę. Natomiast no zrezygnowałem. No ja wskazałem, że chcę wyłącznie w formie elektronicznej. Bo wielu jest takich radnych, którzy odbierają praktycznie raz na miesiąc te zaproszenia spółki, bo wszystko jest w formie i to jest po prostu marnotrawstwo pieniędzy. I pytanie, co możemy zrobić, żeby tego to załatwić, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo. Ja od razu mam informację, że wystarczy, że zrezygnuje pan pisemnie. Z formy. Dziękuję bardzo. Z dostarczania dokumentów rezygnację. Nie, broń Boże. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Pan radny Mirosław Gabrysiak, zapraszam. Panie Przewodniczący. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja tutaj króciutko chciałem się odnieść do tego wniosku o program profilaktyczny, który zgłosiła radna Barbara Oliwiecka. Otóż program wykrywania chorób tarczycy był realizowany w kaliskim samorządzie w latach 2006-2014. Co prawda był w wersji takiej troszeczkę uboższej niż tutaj Państwo proponują, bo było badanie TSH. Natomiast w tej chwili jestem w kontakcie tutaj z panem naczelnikiem w związku z tym, że jestem członkiem zespołu do spraw zdrowia i jest opinia o bardzo podobnym wniosku samorządu bodajże z Zielonej Góry, z Leszna, która jest niestety negatywna, dlatego że o ile jeszcze TSH można uznać, że jest to badanie przesiewowe w kierunku wykrywania chorób tarczycy, to badanie FT4 i FT3 oraz badanie przeciwciał przeciwtarczycowych jest stricte badaniem leczniczym. Tu nie ma żadnej profilaktyki i wszystkie towarzystwa naukowe europejskie uznają, że nie należy takich badań przeprowadzać. O ile z TSH się zgadzam, to z tymi pozostałymi jak najbardziej nie byłoby to, uważam, marnotrawstwo pieniędzy publicznych. To samo dotyczy USG, to wchodzi w zakres już leczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Godziński. O,
O, gadżety są. Rozdaje na pewno pan radny. Panie przewodniczący, rozdawał. Pan się nie boi. Wszystko będzie dobrze. Nie wiem, widzę, że tu jakieś kalendarze chyba. Dwie sprawy. Nie będę ubiegał pana przewodniczącego, bo zapewne na koniec sesji złożył nam wszystkim życzenia takie wielkanocne, przedświąteczne, więc nie będę mu zabierał tego głosu. Natomiast jeśli mogę, to chciałbym wszystkich państwa zaprosić w sobotę wieczorem o 19:30 na osiedle Ogrody do parafii pod wezwaniem świętej Matki Teresy z Kalkuty. Tam będzie miało miejsce widowisko plenerowe Misterium Męki Pańskiej. To Misterium Męki Pańskiej jest wystawiane przez Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu od ćwierć wieku we współpracy z różnymi parafiami różnych powiatów, gmin, a także miast południowej Wielkopolski. Zatoczyło też pewien krąg, było w powiecie ostrowskim, ostatnio było w Koźminku, wraca po raz kolejny do Kalisza i będzie to miało miejsce razem z księdzem proboszczem, księdzem Włodkiem Włodzimierzem Guzikiem. Serdecznie państwa radnych, naczelników, wszystkich tu zgromadzonych i słuchających nas tutaj zapraszamy serdecznie. Drugą sprawą, jaką chciałem podjąć, dziękuję, to było oświadczenie, to jest wolny wniosek. Proszę bardzo. Wolny wniosek to jest taki, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale miasto Kalisz nie ma takiej jednej, solidnej, porządnej, reprezentacyjnej orkiestry dętej, miejskiej, naszej, która by nas reprezentowała. Na przykład teraz konstruując program jubileuszowej też 30. Lastrady, też musimy się zwrócić w sprawie marzonetek do miejscowości znacznie, znacznie mniejszych od Kalisza po to, żeby mieć dostęp do tego typu wsparcia. I w Kaliszu była taka sytuacja, że tych orkiestr było czasami dwie, czasami trzy. Każda tak się tułała od miejsca do miejsca, prosiła, tu niech jakiś ksiądz pomoże nam z miejscem na próby, tutaj niech jakaś instytucja nam pomoże z miejscem na próby, tu nie ma pieniędzy, tutaj jakiś strój galowy, umundurowanie. Ciągle był jakiś z tym problem. Natomiast jak tak się obejrzy obecną sytuację i też się porozmawia z naszymi jednostkami OSP i Zarządem Miejskim OSP, to bardzo wyraźnie widać, że Orkiestra Dobrzecka w tej chwili jest najsilniej zorganizowana i ma największy potencjał. Przypomnę, że my wspólnie tutaj z naszych pieniędzy, znaczy z naszych budżetowych pieniędzy, wyremontowaliśmy i profesjonalnie urządziliśmy salę do prób dla tej orkiestry. Tam są naprawdę rozwiązania akustyczne i wygłuszeniowe, których nie postydziłoby się niejedno pewnie studio nagraniowe. Jest zaplecze sanitarne, jest sala spotkań, jest miejsce prób, są pulpity, są instrumenty. Dlatego pojawiła się taka koncepcja, która ona by łączyła przynajmniej wszystkie ochotnicze straże pożarne w Kaliszu, żeby w tym miejscu w Dobrzecu wzmocnić jako jedną, jedyną taką orkiestrę reprezentacyjną dla miasta Kalisz, taka, żeby mogła poszerzyć swój skład, taka, żeby mogła zorganizować swoją sekcję marzonetek, taka, żeby mogła opracowywać programy na nasze uroczystości patriotyczne czy inne miejskie. I naprawdę niewielką kwotą pieniędzy, bo taką równoważnością tych badań sondażowych rocznie, czyli w stosunku do przedsięwzięcia to są relatywnie małe pieniądze, można zbudować taką kolejną wręcz instytucję miejską kultury, która by nie kosztowała milion, dwa miliony, trzy, tylko dosłownie 60 czy 80 tysięcy. Chciałbym taki wniosek i taką prośbę na wszystkich państwa ręce złożyć. Ten gadżet to jest podarunek od druhów. Tą orkiestrę przez wiele lat prowadził świętej pamięci, no człowiek legenda Henryk Siuda, był kapelmistrzem. W tej chwili orkiestra ma nowego kapelmistrza. Jest to pan Jacek Konopczyński, znany nam też wszystkim, bo jest dyrektorem jednej ze szkół.
Ostatnio miałem przyjemność dwukrotnie wysłuchać ich w akcji. Raz na walnym zebraniu OSP Dobrzec, drugi raz na zebraniu sołeckim. I są naprawdę wytrenowani, są w formie muzycznej. Jeżeli wyjdziemy im naprzeciw, cały potencjał tych muzyków, głównie instrumentów blaszanych, dętych, skierujemy tam i wesprzemy też tam tą działalność naszymi publicznymi pieniędzmi, to wyda duży efekt, duży owoc. Na ostatnim zebraniu pan prezes Sylwester Raniś porównywał budżetowanie tej orkiestry kaliskiej z budżetowaniem gminnych orkiestr naokoło. I to też bardzo blado wypadało, bo wychodziło, że Kalisz 3-4 tysiące finansuje, a wszystkie inne naokoło od 40 do nawet 100 tysięcy, w zależności od zakresu, w jakim ta orkiestra działa. Więc jeżeli my byśmy poświęcili swoją uwagę i środki finansowe podobne do takich, co małe gminy poświęcają na swoje orkiestry, to możemy mieć w Kaliszu naprawdę taką perłę, jeśli chodzi o orkiestry dęte i taką naszą reprezentacyjną orkiestrę miasta Kalisza. A teraz chciałbym państwu tylko wręczyć ten upominek od muzyków i strażaków Orkiestra Dęta OSP Dobrzec Kalisz, kalendarz na 23 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy w tym punkcie jeszcze chciałby ktoś zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 12, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym, zanim przejdę do zamknięcia obrad, jak wspomniał pan radny, szanowni państwo, zbliża się okres świąteczny. W związku z tym dla wszystkich państwa wszystkiego to, co najlepsze. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt dla państwa radnych, panów prezydentów, państwa naczelników, wszystkich zaproszonych gości oraz dla wszystkich Kaliszan w imieniu radnych Rady Miasta Kalisza chciałbym złożyć te najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Pragnę jednocześnie przypomnieć wszystkim państwu, iż 31 marca mija termin składania wniosków do miejskich odznaczeń przyznawanych przez Radę Miasta Kalisza podczas uroczystej sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 62 sesji. Następna, 63, odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 9. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Trzeba tam dane osoby, o których pan wnioskuje.